Cześć moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku Trybuny Ludu. W odcinku, w którym musimy powtórzyć ewidentnie z mojej winy, także przez to, że tyle czasu czekaliście, możemy zrobić w komentarzach małe hejtowanie mojej osoby. Najlepszy komentarz nagrodzę oczywiście. Także liczę na waszą kreatywność jak zawsze. Dzisiejszym gościem jest Łukasz Jurkowski. Uszanowanie. I żeby nie przedłużać, bo pytań jest naprawdę dużo, zaczniemy już teraz. Jedziemy. Pytanie numer jeden. Sytuacja z twoją byłą kobietą. Co tam się stało, to oskarżenia z jej strony. Czy twoja była sama sobie zrobiła te siniaki? Wiadomo, że masz najlepszych adwokatów i nawet jakby się napier... to by się tak wyszedł bez szwanku. Zdura, nie, no to nie jest... temat jest w toku, zajmuje się tym moja kancelaria, nie chodzi o jakość adwokatów, chociaż faktycznie mam najlepszych, jakich mogę mieć. Ale to chodzi o to, że wiesz, jest to takie czyste, rasowe pomówienia, krzyk rozpaczy po braku skonserowania już. Ale to nie ma, wiesz co, to myślę, że to zostawmy, bo to już jest temat dla kancelarii, dla sądów. A ja tylko poinformuję o wszystkich czterech sprawach, które się toczą, o ich wynikach. Dlatego wszyscy ci, którzy dalej wierzą, że jestem damskim bokserem, będziecie mocno rozczarowani. Drugie pytanie, śmieszne pomówienia pana Neumana. Rozumiem, że właśnie dotyczy chyba tej sytuacji. Tak, no pan Marcin N. się ten mocno wygłupił, starał się jakkolwiek mi dopiec w ramach rewanżu za mojego bloga dotyczącego jego gali, gdzie nie było jakoś specjalnie moim zdaniem tam przekłamania, ale zabolało, jak zwykle zresztą. Wiadomo, że nie pierwszy raz jestem celem ataku i wzajemnie zresztą tego osobnika, także starał się wyciągnąć, że prawie zabiłem dziewczynę na motocyklu, gdzie wypadek był spowodowany przez pijanego kierowcę. Gratuluję tego myślenia. A dwa, że jeszcze jestem damskim bokserem i pobiłem. No tylko, wiecie, no kurczę, no co mogę powiedzieć? No ja mogę się szarpać, mogę jechać do niego, wiesz co, mogę go wziąć na liście, a za chwilkę będę miał sprawę o pibicie już faktyczne, nie? Bo wiadomo, że pierwszy to zrobi, to pójdzie i się poskarży. Także spokojnie, wpis został usunięty bardzo szybko przez pana Marcina N. Po w zasadzie jednym telefonie z mojej kancelarii. Pytanie numer 3. Jak zrodził się twój konflikt z Wojtkiem z MMA News? Nie, też coś mówiłem o tym, nie ma tutaj tajemnicy. Nie lubię ludzi dwulicowych i wydaje mi się, że klikalność nie ponad wszystko, o czym zresztą pan Wojtek, no już nie dramatyzujmy się dowiedział. No kiedyś naszą prywatną rozmowę, taką prywatną, na lotnisku rozmawialiśmy i to długo, potem ja ląduję, dostaję wiele SMS-ów od znajomych, ty wejdź na MMA News, wchodzę, a tam cała rozmowa przydrukowana jako news na portal, więc jeżeli ktoś robi takie rzeczy, no to raczej nigdy nie będzie moim kolegą. Pytanie numer 4, widzę, że też dotyczy Wojtka. Juras, czemu nie doceniasz kunsztu dziennikarskiego Wojtka Mrozowskiego z MMA News? Tylko dlatego, że ma większą wiedzę od ciebie, jest bardziej pracowity, czy są jeszcze inne powody? Czy jest bardziej pracowity? No dobrze, niech będzie pracowity w swojej branży. Nie, tu wszystko ma na tle osobistym. No i po prostu nie lubię takich ludzi, a nie mam przymusu, wiesz, przybijać piątki ze wszystkimi. Więc jeżeli, nie wiem, postanowiłem, że nie przybijam piątki z Wojtkiem, no to nie przybijam piątki i tyle. No, każdy ma takich ludzi swoich. Bądźmy tacy, wiesz, szczerzy wobec siebie. Nie pasuje mi jako osoba po prostu. Juras, czemu nigdy nie podjąłeś rękawicy rzuconej przez Marcina Neumana? Czy to dlatego, że wiesz, że stójkowo nie masz z nim szans, a przegrana z nim oznaczałaby koniec twojej kariery sportowo-dziennikarskiej? To no, pytanie. Znam zapaśników, którzy dopiero zaczynali robić stójkę, którzy go prali, ale bez nazwisk. Słuchaj, nie, myślę, że dla każdego sportowca brać pojedynek oficjalny z tym panem to jest sportowa degradacja. I tu nie chodzi o żadne pozostałe aspekty. No, ja nie dam zarobić mu złotówki na sobie. Zaproszenie, żeby przyjechać do mnie na salę jest cały czas aktualne. Do tej pory z niego nie skorzystał, więc nie ma tematu. Juras, czemu mówiłeś, że zawsze dotrzymujesz danego przez siebie słowa, a postanowiłeś wrócić do walk MMA, skoro zakończyłeś karierę i zarzekałeś się, że nigdy więcej nie zawalczysz? Gdzie to twoja prawda. Godność człowiecza? Godność człowieka to jest spokojnie, a moją godność to raczej mi się nie martwił. Znam, wiesz, nie mam problemu z godnością, naprawdę wstaję w miarę luźno rano i tak samo zasypiam. Nie, no wiadomo, wiesz, no długo biłem się z myślami i wiesz, żeby wrócić do tego, wiesz, będziecie się z tego śmiali, ja mam coś takiego przypadło, że jak zaczynam mówić luźno, to używam, wiesz, ponad potęgę, także śmiało od tego momentu bądźcie czujni, liczcie. Mam taką to i tak, kurczę, wiadomo, że ja się bardzo długo biłem, no i nie ukrywam, że ten Stadion Narodowy, wielkie wydarzenie, które, wiesz, szykowało się, no to coś, co...
w czym każdy zawodnik sportu walki w tym kraju i na świecie tak naprawdę chciałby wziąć udział, wiesz, na tą skalę. I kurczę, żałowałbym, jakbym powiedział jednak sztywno, że nie, że to mnie wszystko ominęło, bo z perspektywy czasu to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. I okej, jeżeli ktoś będzie mi to wypominał, ja to szanuję, kłaniam się nisko, nie mam z tym problemu, ale naprawdę cieszę się, że jednak zmieniłem zdanie. Których z zawodników KSW widziałbyś w UFC i który z nich, twoim zdaniem, zaszedłby tam najdalej? Mateusz Gamrot. Juras, czemu o zawodnikach MMA mówi się, że są współczesnymi gladiatorami, a ty zrezygnowałeś z walki ze względu na mało poważną kontuzję mostka? Prawie umarłem tam, bo mi zablokowało dobry dopływ krwi do serca, ale spoko. Szczerze to nawet nie życzę tej osobie, która zadaje te pytania, aby kiedykolwiek doświadczyła ilości kontuzji i walki samym sobą o to, czy walczyć dalej, czy nawet na treningu kontynuować trening. Kończyłem kiedyś turniej jeden ze złamaną nogą, ze złamanymi żebrami. Jechało się do końca. Tutaj niestety nie mogłem ustabilizować oddechu przez to, że miałem spory nacisk i nie ma co się tłumaczyć. No. Nikt nigdy nie, wiesz, nie będzie mną, no. A ja nie rezygnuję. Czy uważasz, że walka uczestnika ekipy z Newcastle, Arona Chalmersa, 4-0 w Bama i Bellator, z uczestnikiem ekipy z Warszawy, Tripsonem, 3-3, XKCPL, ma byłaby ciekawym freakfightem na KSW w Londynie i zainteresowała dużą rzeszę Anglików federacją KSW? Dzięki występom Chalmersa, Bama podpisała umowę telewizyjną z największą prywatną angielską telewizją ITV. No i to jest odpowiedź na pytanie. Freakfighty były, będą. Są, także na pewno taki pojedynek. Ale już na KSW tego pojedynku nie będzie, bo nie. Większość karty ogłoszone. Nie, jeszcze tam chyba jest jakieś miejsce, także ewentualnie można byłoby wcisnąć, ale myślę, że to nie jest droga, którą KSW chce do końca podążać aż tak, żeby jednak wykorzystywać programy o wątpliwej reputacji społecznej do promowania gali MMA. Co sądzisz o potencjalnej gali KSW w najbliższym czasie na Bałkanach, w Zagrzebiu, w Chorwacji? Czy uważasz, że tacy zawodnicy jak Roberto Soldic, Goran Rejlić czy Freak Erko Jun plus polskie gwiazdy zapełniłyby arenę Zagrzeb, w której odbywało się UFC. Maksymalna pewność hali około 15 tysięcy. Z jakim Chorwatem chciałbyś zobaczyć na takiej gali? Kiedy gala KSW w Chorwacji? To jest pytanie kolejne, więc dwie osoby pytały o tą galę KSW w Chorwacji. Jest jak najbardziej. Myślę, że spokojnie Bałkany z taką stajnią zawodników z tamtych rejonów są do wypełnienia. Tam zawsze ochoczo przychodzi się na eventy związane z MMA tym bardziej, także jak najbardziej. Ja bym chciał zobaczyć, to wiadomo, że z Igorem Pokrajacem, bo mamy 1-1. Igor, pozdrawiam. Wszyscy wiemy, że twoim idolem jest wspaniały i bardzo przystojny Marcin Najman. Jak narodziła się twoja miłość do niego i w czym najbardziej on imponuje? Znowu. Ale to będzie nie, ale kurczę, no nie, omijajmy, no po co, no dobrze. Cofam wszystko, co powiedziałem na jego temat, jest w ogóle fantastyczny, dajmy spokój, odwróćmy tą pasę. Nie ma co. No naprawdę, nie chcę odpowiadać na pytania dotyczące jego, no bo to, że my o tym teraz mówimy, o nim, przepraszam, no już bądźmy kulturalni, to jest jego promocja, a ja nie chcę go promować, bo uważam, że powinniśmy promować osoby z jakimkolwiek skillem, talentem, umiejętnościami i tak dalej. Jak wspominasz organizację Fighters Arena i organizację MMA Attack? Co sądzisz o Pawle Jóźwaku, prezesie FEN? Dobrze wspominam tamte dwie organizacje, szczególnie mi brakuje MMA tak, bo kurde, fajne sportowe zestawienia. Sam miałem okazję tworzyć pierwszą kartę walki MMA tak jeden na Turwarze i wydaje mi się, że też były fajne walki. Szkoda, no ale brutalna rzeczywistość polskiego rynku MMA zweryfikowało galę z numerem 4, kiedy przy świetnych zestawieniach sportowych nie sprzedali nawet 1000 biletów. I to jest odpowiedź na temat tych wszystkich free fightów, że są takie złe i tak dalej, i tak dalej. Tam myślę, że też lokalizacja Sopot w październiku też nie jest najpopularniejszym kierunkiem. Kurde, ja bym przyjechał. No to ty byś przyjechał, ja bym przyjechał, ale jak widać reszta nie chciała przyjechać. Shame on you. Co sądzisz o startach w MMA Kamili Porczyk 3-0 i czy uważasz, że byłaby odpowiednią rywalką dla Karoliny Owczarz 1-0 na ten moment kariery w MMA? Tak. Co sądzisz o Gabi Garcia i Iwonie Guzowskiej? No pani Iwona Guzowska, świetna pięściarska. Swego czasu oglądałem wiele walk w jej wykonaniu, no ale potem napisała książkę, pobawiła się w politykę, chcąc podprowadzić swoją osobę, zaatakowała federację, z którą była bliska podpisaniu kontraktu. Także mi się zarzuca, że jestem hipokrytą, ale w tym wypadku i w tamtą sytuacją pani Iwona przykryła hipokryzją wszystko absolutnie.
A Gabi Garcia, kurde, no nie, ja bym nie chciał z nią się na przykład bić, nie, nigdy. Także daj spokój. Nie wiem, czy to moja kategoria chyba, nie? Teraz, jak jestem ciężki. Chyba jesteś za lekki. Tak mi się właśnie wydaje. Dwa pytania, czy palisz marihuanę? Ale jest nielegalna wciąż w Polsce? Niestety. To nie. Ale jesteś pierwszy za legalem, co nie? Tak, jestem za legalizacją, oczywiście. To jest tak jak w ten, no, jak są te plakaty właśnie, no to jest świetne, dlaczego kurczę ludzie tego nie rozumieją. Ja rozumiem koncerny farmaceutyczne, tytoniowe i tak dalej, jak z tym, co bo zupa była zasłona, wiesz, tam pobita taka kobieta, nie? Tak, tak. Albo wiesz, że alkohol i tego, no, marihuana, ale i tak zjadłem całą. Tak by było, byłoby tak naprawdę. By było, zresztą wskaźnik jakiejkolwiek przestępczości w Stanach Zjednoczonych, w tych Stanach, które zalegalizowały marihuanę, pokazuje, że jest to po pierwsze świetny strzał do budżetu, po drugie naprawdę kryminał idzie w dół. Znikła, bo niebieska linia. A jakie zielona linia. Ale zobaczcie teraz, jaka gastronomia, bo ja miałaby obroty. Dokładnie. Pytanie numer 16, takie mocno polityczne chyba. Dlaczego, jak już macie sławę, pieniądze, nie interesuje was Polska jako pomaganie na protestach? Mieszkasz w Warszawie, czyli blisko masz do Aleksandra Jabłonowskiego, czy też innych narodowców. Czemu nie mówicie na forum publicznym, że na naszych oczach sprzedana jest Polska i tworzy się państwo Polin? Czy gdy już macie sławę, kasę, nie chcecie się narażać opinii publicznej, bo boicie się, że was ściągną i już nie będziecie nic mieli do gadania? Gdyby Roman Dmowski czy żołnierze Wyklęcie tak myśleli, to podaliby się od razu, a nie walczyli do ostatniej kropli krwi. Jeszcze nie widziałem nikogo od was na jakimś wiecu, gdzie krzyczycie, że Polską nie rządzą Polacy i że jest na naszych oczach tworzone nowe państwo. Definicja patriotyzmu to nie to, kto krzyczy głośniej i nie to, kto bierze udział w jakimś marszu. Każdy na swój sposób, myślę, że jest w stanie manifestować, mówić bardziej otwarcie lub mniej. Ja jestem akurat zwolennikiem teorii, że osoby sportowcy, czynni sportowcy nie powinni zabierać głosu w tematach politycznych, religijnych i tak dalej, bo zawsze to się podzieli, zawsze podzieli tych kibiców, których ma teraz, czego przykładów w polskim sporcie jest wiele. I uważam, że nie. Ja nie mam problemu z określeniem się jakiejkolwiek strony, bo ja się stawiam absolutnie w centrum pomiędzy prawą a lewą. Staram się być, wiesz, jestem niewierzący, nawet bardziej agnostykiem chyba niż nawet już. Kurde, można, bo nie wiem, no. Nie chodzę na wiecie, bo nie mam czasu, bo pracuję wtedy, no zazwyczaj. Ciężko dostarczam zazwyczaj rozrywkę innym osobom, które też nie biorą udziału, a to, że interes Polski leży mi na sercu, to jest w zasadzie od zawsze. Jestem wychowany w duchu patriotycznym, w rodzinie z militarnymi korzeniami. Jestem pierwszym Jurkowskim, który nie jest w wojsku, ale jeżeli przyjdzie czas, aby wziąć sikierę i stanąć do obrony granic Polski, to będę pierwszy i naprawdę nie muszę wtedy iść na marsze i krzyczeć, że Polska jest okradana. Polska jest okradana, była przez prawą i lewą stronę i tak dalej, przez środek. Zawsze będzie i tyle, bo to jest zawód polityk. Koniec. Nie nerwujcie mnie. Jak skończyła się sprawa w wypadku z pijanym kierowcą, kiedy jechałeś motorem? Motocyklem przede wszystkim się mówi poprawnie. Ja nie jestem takim ortodoksem, wiesz? Tak dużo osób mówi motor. Nawet moich kolegów motocyklistów mówi motor, nie wiesz, dawaj na motor. Ja nie mam z tym problemu, takie definiowanie. Nie napinajmy się na siłę, no. Ale jak skończyła się sprawa? W toku. Cały czas jest, niestety tak działa polskie sądownictwo. Pijany kierowca na drodze nie jest priorytetem dla wielu. Ale w toku spokojnie, mam kancelarię, która na tym pracuje. Czy są już jakieś plany powrotu do klatki? Mam nadzieję walczyć jeszcze w tym roku, najlepiej w grudniu. A czy się okaże, to zobaczymy. No zobaczymy, nie wiem, chyba ogłosili, jeszcze chyba nie, że to są Gliwice. Zdradziłeś informację. Ja nic nie wiem, to tylko tak strzelam, bo wiem, że są plany. Ja też. Kraków, Gliwice, Sopot. No. Łódź, ja nie wiem, gdzieś tam. Teraz słuchaj, Juras, bo mamy mnóstwo pytań odnośnie jednego pytania i to jest pytanie o twoją audycję w radiu Jurasówka. Dlaczego zniknęło, dlaczego nie ma, bo nie ma czego słuchać już teraz, no generalnie napina, że nie ma Jurasówki. Kurczę, wiem o tym i też żałuję tego projektu, ale niestety doba trwa tylko 24 godziny, a tydzień 7 dni i z racji ilości obowiązków, które mam, już nie tylko nawet zawodowych, chociaż też ich jest dużo, a jeszcze będzie więcej, z czego się cieszę oczywiście, bo jestem pracownikiem, przyznaję to, po prostu nie mam kiedy już włożyć, no, nie będę robił wszystkiego, całej pracy kosztem też czasu spędzonego z moim dzieckiem, a poniedziałek, kiedy była Jurasówka, właśnie takim czasem jest, teraz zresztą też puncher zostaje przeniesiony na poniedziałek, więc mi się to zaczyna wszystko nakładać. No. Niestety chciałbym być wszędzie, chciałbym robić wszystko, ale obiecuję, że do tego projektu na pewno wrócimy, bo marzy mi się zajęcie też przestrzeni radiowej w temacie sportu walki. I tak bądźcie cierpliwi. Ale dziękuję za te wszystkie pytania i przede wszystkim za dobry odbiór tej audycji. Wrócimy. Jak się ma twoje Audi? Naprawione już.
wszystko jest dobrze. Uważajcie na autostradzie i nie jeździcie za szybko. Pojechałem 145 na godzinę, wiesz, jakby co. A, no to mandacik raz, nie? Jaki mandacik? O 5 km na godzinę, wy co, już nie bądź taki. Nawet fotoradar nie łapie powyżej 5 km. Słuchaj, tego. Dlaczego nie robisz już wywiadów z Różalem, które były mega? Czy ma na to wpływ tak zwana wojenka KSW z Marcinem? Czy dostałeś odgórne polecenie swoich pracodawców? Czy jednak nie chcesz go promować, ponieważ walczył o konkurencji? Liczę na szczerą odpowiedź. I tak było kilka pytań o to. No to słuchajcie, no to macie szczerą odpowiedź. Nie robię wywiadów z Różalem, dlatego że nie mam kiedy się z nim spotkać. Marcin jest moim przyjacielem od wielu, wielu lat i absolutnie żadna polityczna sytuacja między organizacjami, federacjami i konkurencja nie ma na to wpływu i naprawdę ostatnią rzeczą, którą jakikolwiek pracodawca mój przyszedłby i mi powiedział, że nie robimy od dzisiaj wywiadów z Różalem, albo najlepiej w ogóle nie rób sobie z nim zdjęć, to mówię od razu nie, nie ma takiej możliwości. No. Martin jest moim przyjacielem i mam nadzieję w ogóle ten Różal, jeżeli będzie to oglądał w jakikolwiek sposób, wiem, że już 3 czy 4 razy miałem przyjechać, nie przyjechałem, ale przyjadę w końcu. Mam prezenty w ogóle, wszystko mam i muszę przyjechać, przegadamy. My tak co jakiś czas łapiemy się, przegadamy życie i śmierć, wytrzeźwiejemy i wracamy do domu. Jak wyglądała organizacja meczu charytatywnego? Czy to Michał zaprosił wszystkich zawodników, czy zajmowali się tym organizatorzy? Michał. Michał zadzwonił do mnie, zapytał się, co robię 2 czerwca. Stwierdziłem, że prawdopodobnie ma jakąś propozycję dla mnie, więc robię. Czy gram w piłkę? Tak, dziękuję, po wyłączenie. I widzieliśmy się w Gorzowie już później. Współpracujesz dalej z Manto, czy górę wzięło H&M? Nie, nie, to w ogóle nie ma nic wpływu. No, ja jestem z firmą Manto w zasadzie od pierwszej koszulki, jaką wypuścili, czyli 2004 roku. Nic się nie zmienia, nasza współpraca. Nawet to nie, ciężko nazwać współpracą, to bardziej, nie wiem, koleżeński układ, czuję się wiesz, częścią tej wielkiej rodziny. A praca przy kampanii H&M nie ma na to wpływu. Całkowicie inny target, jeżeli chodzi o ubrania. Teraz mam szafę pełną rzeczy H&M. Mogę być najbardziej stylowym gościem ever, ale tak przyznam się szczerze, że wiele z reklamówek, które dostałem, to jeszcze nie rozpakowałem, nawet ani nie powiesiłem na wieszak, ale to jest taki typowy juras. Czy czujesz się spełniony w zawodowym MMA? Tak. Jest pytanie, o co poszedł konflikt z Neymanem? Nie, no nie mówmy o tym, mówiłem. No to jest drugie pytanie o konflikt. O co poszedł konflikt z Mirkiem Oklińskim? I to są cztery pytania. Ja mam cały czas jakieś konflikty, wynika na to. A naprawdę, ja mam niewielu wrogów, zdecydowanie więcej przyjaciół. Z Mirkiem, kurczę, no to trochę różnica światopoglądu bardziej i też przekłamań z jego strony, które się pojawiły. No ale Mirek ma do mnie cały czas największy żal o to, że napisałem kiedyś bloga o tym, że PLM ma spore długi względem zawodników, organizatorów i tak dalej. Niejako stawiając go trochę pod ścianą, nagłośniając sytuację, ale nagłośnienie sytuacji wynikło też z tego, że wielu tych chłopaków, czy nawet ludzi pracujących przy PLMMA pisało do mnie, abym ja coś głośno napisał o tym. A ja nie mam problemu z tematami, o czym też KSW się wielokrotnie przekonało, jeżeli chodzi o brak mojej politycznej poprawności w wielu tekstach, z czego miałem problemy. Tak samo właśnie Mirek i od tego czasu ma taką swoją wojenkę. Ja stoję obok, szanuję trenera i był moim pierwszym trenerem. Nie powiem na niego słowa w kwestii sportowej. Wiele do życzenia, pozostaje kwestia organizacyjna i sposób działania, ale to jest jego. Ja będę stał i postaram się nigdy jakoś specjalnie nie odpowiadać, nie komentować. Czasami naprawdę takich niesłodzonych historii, które piszę, że bracia Grimm przy tym to pikuś. Witam Juras. Czy momentami nie czujesz się, jakbyś prostytuował się dla KSW? Jeżeli definiujemy to, że KSW płaci mi za pracę, tak samo jak klient płaci prostytutce, to tak. Jak to zrobiłeś, że wielu ludzi uważa cię za legendę polskiego MMA? Nie oszukujmy się, wygrałeś tylko 3 razy z rywalami, którzy mieli bilans dodatni lub coś prezentowali swoją postawą. Zdecydowana większość twoich rywali to, nie obraź się, zwykłe naleśniki z bilansami 1-1, 1-3 lub 2-4. Antek Chmielewski zbił cię 2 razy, jednak to częściej o tobie się mówi legenda. No nie wiem, kto śledził rekordy moich przeciwników, że zdefiniował chyba 3 tylko z dodatnimi rekordami. Ja myślałem, że jestem słaby z matmy. Kurczę, to nie jest pytanie do mnie, dlaczego ktoś mnie tak określa. Ja sam siebie nie określam słowem legenda i daleko mi do tego. Myślę, że w tym kraju jest zdecydowanie więcej osób, które mogłyby takie miano mieć. Ja cały czas mówię i wyprowadzam, że ja wolę być ambasadorem tego sportu, bo miałem przyjemność być w nim po prostu od początku. Miałem przyjemność również promować ten sport za mikrofonu przy okazji wszelakich transmisji telewizyjnych, uczyć Polskę, czym jest Balacha, czym jest Mataleo,
swoim komentarzem razem z Andrzejem Janiszem i dlatego będę określał się ambasadorem MMA po wsze czasy, a nie legendą. To nie ja sobie przypiłem tą łatkę, żeby było, nie było wątpliwości. Jaka jest szansa umówienia się i posparowania z Tobą w stójce? Bo przecież z tej płaszczyzny się wywodzisz, WCA. Nie chcę nic udowadniać, chciałbym tylko się sprawdzić. Mamy podobne warunki fizyczne ze skłonnością do zaokrąglania. To szanuję, mój człowiek. Trzeba się z trenerem Robertem i o czym porozumieć, aby wpaść do nas na sparingi i tyle. W zasadzie tylko tyle. No tylko trzeba być świadomym, że tam trenuję też wielu zawodników, z którymi potem trzeba się złapać pary, którzy są, wiesz, groźniejsi ode mnie, nie? Także trzeba tak mierzyć te siły na zamiary. Jeżeli ktoś trenuje, startuje, to okej. Okay. Jeżeli posiada jakiś tam warsztat, ale tak przyjść, żeby tylko założyć rękawice i pouderzać, no to ja jestem wyrozumiały, ale wielu tam chłopaków nie jest wyrozumiała na sparingach, także duży kask trzeba. Siema Jura, z czego najbardziej się boisz w życiu i czego najbardziej nie lubisz w ludziach? Nie lubię dwulicowości. Takiej dwulicowości, że tutaj ktoś ci przybije piątkę, a za chwilkę za plecami zjedzie cię do maksa. To mnie strasznie irytuje. A czego się boję? To pająków chyba tak naprawdę. Takich w ogóle Włochatych, tak. Włochatych pająków, obrzydliwe. Jak ktoś chce mi zrobić głupi numer, to niech przyniesie włochatego pająka, nie? Ale obiecuję, że zabiję za to. Pająka czy tego, co przyniesie? Wszystkich! Pająka nie tchnę, co ty, będę uciekał. Jakie miał pan zachowanie pod koniec gimnazjum? Naganne czy nieodpowiednie? Nie chodziłem do gimnazjum. No właśnie, a to w podstawówce? Nie chodziłem, tak. W podstawówce nie. Zawsze, w zasadzie jeden rok miałem zachowanie na truje, a tak ja zawsze byłem, kurczę, no. Zawsze dobry, bardzo dobry. Już nie demonizujmy, spokojnie. Juras, jak według ciebie wygląda ranking top 5 zawodników twojej kategorii wagowej w Polsce? Numer 1 Jan Bochowicz. Numer 2 Tomek Narkun. Numer 3 w Polsce, polskich. Mhm. Numer 3. No nie wiem, jaką kotę, mamy 9-3, chyba 8-4 cały czas jednak, nie? No to Marcin Wójcik. I tak Marcin Wójcik do 8-4 raz przeszedł. No tak. Ale jeszcze nie startował w 8-4, więc 9-3. Dobra, to top 3 było. A fajnie w ogóle Marcin będzie wyglądał w średniej kategorii. To prawda, też muszę to zobaczyć. Witam, chciałbym zapytać, czy wolałby pan, aby walki odbywały się na zasadach Pride, czy woli pan te obecne, jako widz oraz jako uczestnik? Zdecydowanie obecne, no bo ustalmy, że w dobie transmisji telewizyjnych i wszelakich kar od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stomp czy soccer kick byłby odbierany zawsze na zasadzie grubej kary od telewizji, bo nie, no już te czasy minęły, mimo że ja jestem z tych, że koszulkę zakładam Pride Never Dies i raz miałem okazję walczyć na takich zasadach, zresztą przegrałem przez to, To nie. Tak jednak bardziej nawet łokieć w parterze, który rozcina. Wydaje mi się, że tak dla takiego ładnie mówiąc, znaczy brzydko mówiąc, w zasadzie Szarego Kowalskiego, jest bardziej przystępny i bardziej akceptowalny społecznie niż rozpęd i jedenastka wykonana w głowę przeciwnika. Jak Wanderlei, co? To jest mój idol. Całe życie, nie? Ja powiem wam taką zdradzę sytuację. Przed pierwszym turniejem KSW, właśnie tutaj w restauracji Champions w 2004 roku, ja startowałem w taekwondo i moja mama zawsze uważa, że taekwondo w ogóle jest hardkorem, nie? I tydzień przed KSW moja mama w końcu przyszła do pokoju, byłem z moim bratem. Co to jest MMA, w którym ty chcesz startować? Ja mówię, no takie, że wszystko, może dźwigniesz judo, zapasy, można wywracać. No i tak jak w taekwondo, nie? O Jezu, co wymyśliłeś. Mój brat wtedy pokazał mojej mamie, włączył highlight Wanderleja Silvy Sprite, nie? Domyśl się sobie, jak wyglądało piekło przez najbliższe kilka godzin. Ja się bałem tego gościa, go oglądałem tylko, naprawdę. Moja mama była szczęśliwa, tak? To zobaczyła. Wiesz, to zawsze sterdalny przed całą walką czy coś, to jest po prostu Meksyk. Brazylia. Dlaczego zamiast złotych mówisz złoty? Trochę to nie przystoi jak na dziennikarza. Ja mam wiele błędów językowych, które nie potrafię się wyzbyć. Pracuję nad tym, obiecuję, że kiedyś się nauczę mówić poprawnie. Pracuję na temat, że Janisz konsekwentnie. Kropka. Dlaczego w jednym wywiadzie przed galą w Łodzi powiedziałeś, że nie przebierasz w przeciwnikach, a w klatka po klatce powiedziałeś, że nie chcesz walczyć z Chrisem Fieldsem? Ale to chyba trochę tak z kontekstu wyrwane. Bardziej chyba to było żartobliwie po tego Chrisa Fieldsa, że nie lubię wysokich przeciwników, dlatego nie chcę walczyć z takimi. Jakby KSW powiedziało, że mam walczyć z Chrisem Fieldsem, to bym oczywiście wyszedł do Chrisa Fieldsa. A to, że nie lubię z nimi walczyć z wysokimi, no to jest inna sprawa. Od czego poza MMA, Facebookiem, futbolem i motocyklami jesteś uzależniony?
Jeszcze whisky tu nie dodali. Jeszcze, jest whisky dodane? Nie ma. Kurczę, no, nie, no może nieuzależniony, ale kurczę, ja mam tu, wiesz, wiele pasji. Wiesz, o, znowu powiem. Ja mam wiele pasji w życiu, więc staram się być od nich uzależniony, aby żyć sobie szczęśliwie. No. Otóż uzależniony jestem też od pracy i nie mam z tym problemu. Ile razy zaliczyłeś zgona po alkoholu? Mało. Mocny łeb, nie tylko na ciosy. Właśnie miałem zapytać, czy mało pijesz, czy masz mocną głowę. Co w KSW ci się najbardziej nie podoba? Na blogu swego czasu sporo krytykowałeś, więc nie masz z tym oporów. Liczę na szczerość. Ciężko mi obecnie coś takiego wskazać, co by mi się nie podobało, bo wszystkie ruchy, które robią chłopaki, mają jakiś wytłumaczalny, nawet dla nich, znaczy przynajmniej dla nich, sens. I czy jest coś takiego? Nie wiem, no robią dobre show, te walki są fajne, sportowe i droga, którą sobie wytyczyli, trzymają się go konsekwentnie. A co może mi się nie podobać, to nie wiem, no długie przerwy czasami reklamowe, które są, ale to już nie KSW, tylko moja ukochana stacja telewizyjna, ewentualnie pay-per-view, bo czasami są dwunastki, czasami są szóstki, jak są szóstki, a toaleta jest daleko, risky game. Czy brakuje ci Urżala w KSW? Tak. Co sądzisz o Pudzianie? Zdarza ci się z nim sparować? Jak oceniasz jego progres? Marek, tak, zdarza nam się sparować. Zresztą znam Mariusza sportowo w zasadzie od początku jego ścieżki, bo szykowałem go kiedyś 2 miesiące do Baterbina. I uważam, że Mariusz zrobił progres większy niż ktokolwiek się po nim mógł spodziewać. Jak sądzisz, ile walki zostało do końca? Nie wiem. Na pewno jeszcze jedna, a co dalej, to zobaczymy, bo zobaczymy. Nowe ścieżki kariery mi się otwierają za chwilkę. W jaki sposób doszedłeś do porozumienia z organizacją FEN? Kiedyś bodajże miałeś kosę z Jóźwiakiem. Nie miałem nigdy kosy z Pawłem Jóźwiakiem. Jakaś plotka. Dlaczego Waldemar Kasta nie potrafi powiedzieć Narkon, tylko mówi Narkon? Tak samo kiedyś mówił Waloś na Walusia. Nie wiem. Nie, ale to ciekawe, zapytam Waldka przy najbliższej okazji w Londynie, dlaczego tak jest. Niemniej jednak uważam, że Waldy Kasta jest jednym z najlepszych ring announcerów na świecie. Który z zawodnik w KSW byłby w twoim zasięgu? Każdy, jak wiesz, jak wejdzie Lucky Punch. Kto na sparingach był dla ciebie nie do przeskoczenia? Mam dwóch takich zawodników, z którymi nigdy nie potrafię walczyć i jakoś, nie wiem, gasną mi morale, jak zaczynam i przyjmę pierwsze ciosy. Pierwszym to jest Janek Bochowicz, zawsze, od początku, jak się znamy. Nie wiem, nie pasuje mi gabaryt, sposób tego i zawsze leje mnie mocno. A drugim takim zawodnikiem, ale myślę, że też przez pryzmat bardziej takiej estymy, wiesz, którą ja, wiesz, darzyłem go szacunku, był Paweł Nastula i konsekwentnie z Pawłem nigdy nie potrafiłem się bić. Gdzie lepiej? WCA czy S4? WCA zdecydowanie. Najlepsza teraz paka, jeżeli chodzi o zawodników, a cały czas dojeżdżają. Właśnie jutro wyjeżdża Roberto Soldic po 2 tygodniach tutaj. Kurczę, a to jest taki za chwilkę następnie i tak dalej. Mega paka. Czy uważasz, że zasłużenie wygrałeś walkę z Sokodzi? Tak. Ja też tak uważam. Wypunktowałem chyba tam 2 rundy dla ciebie, no dla niego nie tak, pamiętam. Tak, ja też tak punktowałem. Fajnie, że tą trzecią na samym lewym prostym pamiętam, no, ale mimo wszystko skutecznie. Jakbym zaryzykował, bym je sprowadził w tej trzeciej rundzie, skoro siedział ten lewy prosty, to byłem. To nie była najładniejsza walka, ale zwycięska. Zresztą wielu moich kolegów z branży, sędziów wszelakich, też typowało 2 rundy dla mnie w tym pojedynku, więc ja rozumiem, że bardziej wynik pojedynku dla tych, którzy mi źle życzą, dla nich jest zakłamany i tyle, no. Nie wiem, szczerze mam to w dupie, no. Co sprawiło, że zainteresowałeś się MMA? Otwartość dyscypliny i taka najbliższa, najbardziej realna walka. Ja nie ukrywam, że troszeczkę gdzieś tam po wszelakich klatkach schodowych, nie mówię tych z siatką, zdarzało się rywalizować, więc kiedy zobaczyłem pierwszy raz MMA, stwierdziłem, kurczę, w zasadzie to jest to. Gdybyś miał propozycję walki w boksie, niekoniecznie z Najmanem, podjąłbyś wyzwanie? No, za milion. Ile razy w życiu miałeś złamany nos? Nigdy. To jest ciekawe, nie? Nigdy, ale mam chrząstkę pękniętą tak, że on mi się składa strasznie w każdą stronę i to w zasadzie mnie ratowało przez wieloma kontuzjami. Jakieś w ogóle krwawienia z nosa tak naprawdę, może raz w życiu miałem po ciosach, że mi krwawił. Nie wiem. Na szczęście, cieszę się, tfu, że tak jest. Dobry masz wzrok? Bardzo dobry nawet. Lubisz Andrzeja Janisza? Uwielbiam. Z przyjaciel od lat. Z swego czasu śmieliśmy się, że spędzamy ze sobą więcej czasu niż w domu ze swoją kobietą. Obstawiasz walki u Bukmachera? Jeśli tak, to ile najwięcej wygrałeś? I czy to prawda, że obstawiasz swoje walki? Pozdro.
Swoich to raczej nie obstawiam. Raz obstawiłem z Sokudziu, szczerze przyznaję. Znaczy ja nie mogę obstawiać, więc powiedzmy w mojej intencji obstawiali inni. Mhm. Ale byłem pewny tego, że jestem świetnie przygotowany i że mogę to wygrać, więc zaryzykowałem. Staram się nie obstawiać walk, bo niestety obstawiam sercem, a nie rozumiem. Jestem trochę w plecy, ale największe ile wygrałem to na walce Aśki Jędrzejczyk z Karlu Espardzą. Postawiłem 1000 zł, wtedy pamiętam, na Aśkę, zgarnąłem tam dwa z kawałkiem, więc spektakularne zwycięstwo, kupiłem sobie kamerę GoPro, za co dzięki Aśka, nie? To ja muszę Jankowi Bachowiczowi podziękować za jego zwycięstwo nad Ilirem Latifi, bo wtedy było 4-0 dla Janka kurs, a ja byłem tak pewny, że on go zmuci, że... Dobrze, to ja też postawiłem na ten pojedynek, żeby nie było, cieszyłem się oczywiście, tylko potem też dwa razy dużą sumę postawiłem na Janka w następnych pojedynkach. No wiecie jaki, do tej pory nie oddał. Czy jesteś fanem seriali? Jak tak, to powiedz, który serial ostatnio rozwalił ci banie? Katuję, teraz nadrabiam, bo generalnie bardzo mało czasu mam na oglądanie. Nadrabiam seriale i ostatnio jeszcze nie skończyłem, bo zacząłem dopiero trzeci sezon El Chapo na Netflixie. Ja lubię takie Pablo Escobar, El Chapo i tak dalej. Też kasa, odnajduje się. Bardzo dobry serial, także. A ja w ogóle jestem wielkim fanem, jeżeli chodzi o przyjaciół, nie? Friends. Mam wszystkie 10 sezonów i katuję je notorycznie, odkręcam od 1 do 10. Czy jesteś człowiekiem wierzącym w Boga? Nie. Tak? To dlaczego jesteś jebanym konfidentem warszawskim? Nie, czekaj, przyjdź i powiedz mi to w twarz. Anonimie internetowy. Boże, jedyny co ludzie mają w bani, nie? Juras, jaki masz motocykl i czy jeździsz na zloty? Fenomenalny głos, pozdrawiam, szpieg z krainy deszczowców. Dziękuję bardzo przede wszystkim. Motocykl Yamaha MT-10 SP. Mam przyjemność być ambasadorem Yamahy od 3 lat, dokładnie tego motocykla. Na zloty nie jeżdżę. Nie wiem, raz, że nie mam czasu, a dwa, że nie odnajduję się w dużych grupach. Wolę mieć przestrzeń, żeby odkręcić. Niestety, ale znowu, Juras, nie masz czasami obaw, że tuż za zakrętu może wyskoczyć Marcin Najman i dostaniesz przekopę? Codziennie o tym, jak rano wstaję, myślę. Co sądzisz o Mirosławie Oknińskim tylko i wyłącznie jako trenerze? Spoko, bardzo dobry, bardzo dobry motywator i trafia do wielu zawodników, którzy oczekują od niego dobrego słowa. Warsztat trenerski to jest nie moja ocena, bo ja nie pracowałem z Bikiem tylko na początku, ale uważam, że jest dobrym trenerem. Czy uważasz, że Marcin Najman, który od kilkunastu lat pomaga chorym dzieciom, jest naprawdę takim złym człowiekiem? Wiecie tylko tyle, ile pokazuje wam telewizja. Niestety, telewizja kłamie. Czy sądzisz, że większość ludzi, którzy piszą obraźliwe komentarze w internecie o Najmanie, to ci sami ludzie, którzy piszą obraźliwe komentarze o tobie, na przykład po twojej ostatniej walce o Mostku, oraz ci sami, którzy gwizdali i obrażali Mameda po jego słabszej walce z Karaoglu? No to jest normalne, na tym polega przecież internet. A co sądzisz o hejterach jeszcze? Jakieś ładna pani tam poszła za oknem. Porównane ten. Co sądzisz o hejterach jeszcze? Bo to teraz takie jest mniej więcej. No kurczę, no musi być równowaga w naturze. No jakby każdy pisał, że poklepuje cię po plecach, to byłoby coś nie w porządku. Także musi być yin-yang. Ja wierzę w tą filozofię i to chyba o to chodzi. Nie wiem, no ważne, żeby mieć do tego dystans, do tych pozytywnych i do tych negatywnych komentarzy na swój temat. Jak ktoś mi pisze tak jak tamten jakiś gamon życiowy warszawski konfidencie, no to wiesz, no bądźmy poważni, jak podebrać to, no nie wiem, szczerze, no. No nie, no wiesz, albo ktoś napisał, Juras, jesteś chujem, no. No może jestem chujem, no ale no, nie dla ciebie, no. Co sądzisz o potencjalnej walce Szymona Kołeckiego z Jamesem Thompsonem? Jak ci się podobała gala Babylon MMA 4? Spoko, gale Babylonu, bardzo dobre. Że czwórka to była chata przed tą ostatnią? Tak. No ostatnia była jeszcze lepsza, także tutaj wielkie brawa dla Tomka Babilońskiego za organizację, dla Artura Mazura za zestawienia karty walk. Z Thompsonem, ja nie wiem, czy Kołeckiemu jest to potrzebne. Myślę, że powinien podążać inną drogą wyzwań, tak jak ostatnia walka z Bobrowskim. Co sądzisz o potencjalnej walce Erko Dżuna z Jakobem Szostakiem, chociażby w catchweightie do 100 kg? Obaj trenują w profesjonalnych klubach z zawodnikami, obaj są trenerami personalnymi. Co prawda Jakob ma już 5 walk, a Erko tylko jedną, ale uważam, że Erko Dżun lepiej zaprezentował się w tej jednej walce, aniżeli Jakob w swoich walkach, szczególnie 3 ostatnich. Nie, nie zgadzam się. Proszę o obiektywną opinię, a nie pokierowaną tym, czego chce Jakob, twój
klubowy kolega. Nie, nie zgodzę się z tym, że Kojun pokazał się w jednej walce lepiej niż w pozostałe walki Jakopa, bo trzeba było naprawdę zobaczyć je wszystkie, gdzie pokazał spore serducho mimo braku kardio i taką zimną głowę i nie wiem, no ja z chęcią bym to zobaczył. Jeżeli wy chcecie zobaczyć, to ja też to z chęcią zobaczę, nie mam z tym problemu. Na pewno nie wydarzy się to teraz, bo już jest anonsowany jeden i drugi przeciwnik dla chłopaków na gale KSW 45 w Londynie. Co jest według ciebie największym problemem KSW? Według mnie mała ilość walk i gal. Co mógłbyś powiedzieć o lidze KSW, czyli cyklu małych gal, które zapowiada od dawna Martin Lewandowski? Bardzo bym chciał, żeby się to wydarzyło. Chciałbyś wystąpić w programie Agent Gwiazdy, w którym występowała Asia Jędrzejczyk, Agnieszka Rylik i Strachu? Wolałbyś być zwykłym uczestnikiem czy agentem? Chyba agentem. Chyba ciekawsze. I wymaga też jakiegoś aktorskiego skilla, którego ja się uczę cały czas. Ale nie, chyba ciężko byłoby z czasem. No, ja niestety już mi się teraz wrzesień, to się zaczyna sezon i w zasadzie trwa do czerwca. Bardzo wiele obowiązków. Ciężko byłoby zrezygnować z tych wszystkich obowiązków, aby pojechać sobie gdzieś fajnie i nagrywać. A jakbym był agentem, to wiadomo, że jestem do ostatniego odcinka, nie? Jeszcze jedno ciekawe pytanie dotyczące mentalności zawodników KSW. Nie chcę pytać konkretnie o Ciebie, ale interesuje mnie taka kwestia, że gdy w szeregi KSW wstępuje osoba, która w przeszłości pomówiła wielu ludzi i potocznie można ją nazwać konfidentem, to jak... Dobrze, że nie warszawskim znowu. To jak większość to jaki większość zawodników ma do niej stosunek? Można odnieść wrażenie, że wielu z Was nie lubi takich ludzi i ciekawi mnie, czy zdarzają się sytuacje, że na przykład ktoś nie poda takiemu konfidentowi ręki, na przykład przed konferencją czy coś. Wiadomo, że nie możecie zrobić mu przekopy, ale czy przynajmniej wykazujecie jakąś minimalną niechęć w jego stronę? Wszystko, co napisałeś, jest prawdą i się zgadza. Witaj, Łukaszu Jurkowski. Chciałbym, abyś odniósł się do swojego zachowania po walce z Martinem. Osobiście uważam, że gdy zawodnik już decyduje się wejść do walki z kontuzją, to nie powinien o niej mówić po walce w przypadku przegranej. Chyba, że kontuzja wyszła w trakcie walki. Nie odbierz tego jako hejt, bo wiem, że jestem przy tobie śmieciem, który nigdy nie doszedł do walk na tak wysokim poziomie i nie mam zamiaru cię nawet hejtować. Po prostu ciekawi mnie, czy twoim zdaniem takie zachowanie jest w porządku, czy po prostu było ono wynikiem emocji zaraz po walce i drugi raz byś się tak nie zachował. Bo moim zdaniem to nie było w porządku, zwłaszcza wobec Martina, który się do walki ciężko przygotował. Po pierwsze, ja też przygotowałem się bardzo ciężko, czego na pewno wynikiem była ta kontuzja, bo to była kontuzja przy sparingach. Po drugie, nie rozumiem takiego deprecjonowania swojej osoby, że ktoś mówi, że jest śmieciem, bo nigdy nie stał w klatce czy coś. Kurczę, szanujemy się wzajemnie. Ja absolutnie nie stawiam się nigdy wyżej ponad wszystkich tych, którzy, nie wiem, cokolwiek. No każdy człowiek, kurczę, jesteśmy na tym samym poziomie. Ja po prostu robię coś innego i tyle. To po drugie. Po trzecie, zgodzę się z Tobą jak najbardziej, że nie powinienem w ten sposób się tłumaczyć, no bo to nie jest żadne tłumaczenie. Wychodziłem na swoje ryzyko, powinienem podziękować, pogratulować Martinowi. Zresztą zrobiłem to wiele razy po walce i w zasadzie tyle. Masz rację. Gdybyś dostał ofertę walki ze Strachem za 1 000 000 złotych, to byś ją przyjął? I jaki jest Twój zawodnik marzeń, z którym chciałbyś się zmierzyć? Pozdrawiam. Za 1 000 000 złotych przydałoby się, bo planuję kupić Camaro i dom. I nie spina mi się budżet. To jak najbardziej. Zawodnik Wandrzej wymarzony? Z Wanderlejem Silvą. Kurczę, no z idolem. To hasło, wie, że trenuj tak, żeby twoje idole stali się twoimi rywalami. Come on, kto nie chciałby walczyć z Silvą? Jakkolwiek by się to dla mnie na przykład skończyło. Łukasz, po gali Najmana na Narodowym Osto skrytykowałeś jego i całą galę. Wiem, że za sobą nie przepadacie, ale czy jest to powód do tego, żeby krytykować w tak niewybrednych słowach to, że ktoś chciał zorganizować fajną galę bokserską? Okej, może wyszło średnio, ale nie można mówić o kompletnej klapie, przecież jednak te kilkanaście tysięcy ludzi było na stadionie. Poza tym Najman ściągnął grono jednych z najlepszych polskich bokserów, Michaela Buffera, no generalnie chciał coś zrobić. Mam teraz takie pytanie. Pisząc takie słowa na jego temat i na temat jego gali, czym różni się od zwykłego, przeciętnego hejtera? Niczym, no ja jestem hejterem Najmana i to nie jest żadna tajemnica. Kurde, no bądźmy, na siłę każdy stara się być poprawny politycznie. Najlepiej jakby słodko pierdząco mówiąc i opowiadać na każde tematy. Jeżeli nie pasuje mi osoba Najmana, to absolutnie to wszystko, co będzie robił, jeżeli robi to źle, a moim zdaniem gala na Narodowym oprócz niektórych występów zawodników, bo poziom sportowy trzymali, było jedynym plusem, no to dla mnie, no to kurczę, no to dajmy sobie mówić, co się chce i no mówię, no nie bądźmy na siłę poprawni polityczni. Nie lubię go i dlatego każdy tekst, który będzie wychodził, no nigdy nie powiem, że zrobił coś dobrze, no bo jest dla mnie nieudacznikiem. Jurasz, co sądzisz o free fightach? No, temat rzeka fałkowany, dajmy spokój, no. Free fighty będą i były, są i tak dalej, i tak dalej.
marketingowy zabieg na popularność, który jak widać przy okazji wielu federacji się sprawdza. Witaj Juras. Walka z jakim zawodnikiem na ten moment byłaby twoją wymarzoną, to już wiemy. Janek Błachowicz powiedział, że nie byłoby dla niego problemem zawalczenie z tobą, czy ty również nie miałbyś z tym problemu? Chciałbyś rewanżu z Tonym Waltonenem? Serdecznie pozdrawiam. Czy chciałbym rewanżu z Tonym Waltonem? Jakoś nie czuję takiego, takiej chęci złości, bo przegrałem. Przegrałem po sportowej walce, Tony był lepszy w tym pojedynku. Kropka. To pytanie do Waltona bardziej, czy chciałby dać mi rewanż. A z Jankiem pewnie, oczywiście, no, jak ktoś zapłaci za to wiele pieniędzy, to ja wyjdę z Jankiem, tylko po co, jak dostanę w łeb? Znaczy po co, no po wypłatę, no jakoś kurczę, mam z czego żyć na razie. Witam pana Jarosława, witam pana Łukasza. Pytanie do was brzmi, kto w polskim świecie sztuk walki jest najbardziej uzależniony od Facebooka i Instagrama? No chcesz, że niby ja. Staram się ograniczać, naprawdę leczę się, jest trudno, czasami się trząsę, jak się ładuje telefon i jest poza zasięgiem, ale staram się z tym walczyć. Witaj Juras. Co myślisz o sposobie ważenia w MMA, które odbywa się na dzień przed galą? Zawodnicy, by mieć przewagę siły i kilogramów, potrafią ciąć niewyobrażalne ilości kilogramów. Ostatnio coraz więcej przykładów, a najlepszy Darren Till. Lubię chłopaka, ma talent, ale sam jara się tym, że waży na co dzień 98 i leci do 77. A ostatnio taki Klops. Po pierwsze, czy myślisz, że sprawiedliwe jest po tym, że i tak walczą i ogólnie to wygrywają te walki? Po drugie, czy nie lepiej by było ważyć zawodników na przykład 2 godziny przed walką? Pozdro. Andrzej zaproponował, jeżeli mówimy o tym przypadku Darrena Tilla, że, bo to był drugi raz bodajże, jak Darren Till nie zrobił wagi i wyszedł do pojedynku, który wygrał. Faktycznie Darren Till tnie mnóstwo kilogramów, jak go widziałem przed tą gali w Gdańsku, przed walką z Sironem, akurat robiliśmy z Jankiem jeszcze trening. On ledwo stał już w tym kombinezonie, robił tarczę w takim tempie, nie miał siły się ruszać. Mówię, jak on zrobi wagę? Zrobił. Ale Andrzej Janik zaproponował fajne rozwiązanie, że zawodnik, który 3-krotnie pudłuje z wagą i powinien, tak nie wiem, ustawowo przynajmniej na kilka walk dostawać kontrakcie, że musi walczyć w kategorii wyżej, tak. Że nie może już w tej kategorii walczyć, chyba że, no mówię, za jakiś czas uda mu się tą wagę zrobić. Są plusy, są minusy, ja uważam, że akurat ważenie dzień przed jest bardziej potrzebne niż ważenie w dziugali. Juras, jak to właściwie jest z tą sylwetką w MMA? Podobno muskulatura nie jest najważniejsza. Dzięki. Pytanie kolejne. Przyjdziesz kiedyś na żyletę? No obecnie pracuję jako speaker przy Murawie, więc mogę wpaść przybić piątkę. Juras, kiedy dorośniesz i przestaniesz grać w gry na konsole dla dzieci? Nigdy. Widziałem chyba nawet wczoraj coś pykałeś. Absolutnie, no nie, to się z tego się nie wyrasta. Czy uczestniczyłeś w ustawce Legia Lech? Pomidor. Nie, nie odnoszę się do takich pytań przecież. Co robisz, jak spotykasz na mieście Najmana, a on ci ciśnie? Nie zdarzy się taka sytuacja, uwierzcie mi. Wolałbyś być transwestytą czy kibicem Polonii? To za grubo. Jesteś zagorzały. Jesteś zagorzałym kibicem legionistów. Dlaczego więc nie lubicie się z czarnymi koszulami? W Warszawie jest tylko Legia, to nie ma o czym mówić. No także nie wiem, ja kibiców Polonii tutaj nie widziałem. To jest tak jak z dinozaurami mniej więcej. 2 kolejne pomidorowe pytania. Czy brałeś kiedyś udział w jakiejkolwiek ustawce? Pomidor? No i kurczę, no nie wiem, no. Ustawka. To jest piękne słowo w ogóle. A jak dostałeś pracę jako speaker? Po ustawkach. Co oczywiście. Najgłośniej krzyczałeś, tak? Najgłośniej krzyczałem, stwierdzili, że się jadam. Pomysł wtedy dyrektora z marketingu, mojego zresztą kolegi Wiktora, i stwierdził, że i tak pracuje głosem na co dzień. Dlaczego nie mieliśmy spróbować odświeżyć tego? Tym bardziej, że szykowało się wtedy już zakończenie kariery Wojtka Hadaja, na którym ja się wychowałem, więc stwierdziłem, że jak jesteś z kibicem klubu, który się kocha ponad 20 lat, no to kurczę, to jest świetna debilitacja i cieszę się, że to wypaliło. Chciałbyś kiedyś skomentować mecz w telewizji? Jasne. Chciałbym to zobaczyć. To kurczę, ja w ogóle zawsze chciałem być komentatorem piłkarskim. Wow, jaka brama. Komentatorem piłkarskim, a że wyszło inaczej, to jest całkowicie coś ten. Czekaj. Jak w ogóle się stało, że siadłeś za mikrofon? Spodziewałeś się tego w ogóle? Nie, jakoś specjalnie nie planowałem takiej kariery, chociaż zawsze mówię, to ja chciałem być komentatorem piłki nożnej i może iść w tą stronę. Zresztą byłem bardzo blisko od tego, aby dostać się na Uniwersytet Warszawski na kierunek dziennikarstwa, bo chciałem iść w tą stronę, nie ukrywam. A to wszystko wynikło bardziej raczej z przypadku, bo po pierwszej gali KSW, na której był tutaj właśnie w Championsie, a Andrzej Janisz robił materiał do Polskiego Radia
stwierdził, że po tym wywiadzie, jak na zawodnika sportu walki, potrafię zdanie podrzędnie złożone jakieś sklecić. I akurat wtedy do Eurosportu przychodziły pierwsze gale z Shuto, jeszcze z Japonii, i wziął mnie na eksperta. Zrobiliśmy jeden program, stwierdził, że jest okej, że się dogadujemy, że jest fajnie, i tak jesteśmy w 2018. Czujesz się lepszy jako komentator czy fighter? Nie wiem, teraz jestem stary, to będziesz pewnie chyba jako komentator. Czy zdarzyło ci się kiedyś nie przygotować do gali? Rozumiem, że jeśli chodzi o pracę komentatorską. Zdarzyło się kilka razy tak naprawdę na przestrzeni tych 14 lat pracy z mikrofonem, chociaż na początku tutaj pracy było zdecydowanie mniej z różnych względów, ale... 14 lat? No szybko, co? Poszło. No 2004, tak? Moja matematyka mnie nie zawodzi, jest 2018, no to 14. W 2004 roku komentowaliśmy pierwszą galę razem. Także zdarzyło się kilka razy nie przygotować, ale raczej nie miałem tego problemu nawet na kolanie, gdzieś na szybko z telefonu, gdzieś szybko jakieś informacje, coś zrobić. Wiesz, jak tych gal komentujesz mnóstwo, a bywały takie momenty, jeszcze szczególnie za czasów Orange Sport, gdzie dogrywaliśmy jakieś archiwa, takie rzeczy, i codziennie siedziało się dla czwórki, po nocach jeszcze nagrywałeś. Nie masz szans, żeby się przygotować, mając normalne życie do wszystkiego, więc czasami było ten research robić w zasadzie na bieżąco. Jesteś bardzo żywiołowym komentatorem. Mój ulubiony tekst to Ależ Awantura. Klasyka. Czy wielu ludzi Ciebie z tym kojarzy, jeśli chodzi o komentowanie? Tak, no do tej pory, wiesz, jest kilka takich tekstów, które zostały wypowiedziane tak typowo spontanicznie, bo ja raczej nie przygotowuję takich rzeczy, i do tej pory wiele osób kojarzy mnie z tych tekstów. Ależ Awantura to jest jeden z nich. Czy poza galami rozmawiasz często z Janiszem? Tak, no, znaczy my dużo czasu spędzamy też, wiesz, razem jedziemy na galę, więc ustalmy, że nie rozmawiamy zazwyczaj o MMA, tylko na wszelakie życiowe tematy. Jak się poznaliście z panem Andrzejem? No to mówiliśmy tak przy okazji tego pierwszego turnieju KSW. Czy Andrzej Janisz nie miał jakichś oporów przed współpracą z tobą? Ty byłeś przecież aktywnym zawodnikiem, a on legendą dziennikarstwa. Nie miał. Wynalazł mnie, nauczył wszystkiego, jest moim dziennikarskim, komentatorskim mentorem, za co mu bardzo dziękuję. Co musiałoby się stać, żebyś zrezygnował z MMA jako trener lub komentator? No nie wiem, świat się skończyć. Od Janka słyszałem, że też masz brata. Czym się zajmuje? Wojsko Polskie, oficer. Czyli tradycja kontynuowana. Tak. Ja mówię, ja jestem pierwszym, który nie ma mundury z dziada pradziada. Jak się z tym czujesz? Mam dobok od taekwondo i pasy, to tak mniej więcej. I od gi też, brazylijskiego jiu-jitsu, więc to jest mój mundur. Co oprócz MMA mógłbyś robić? Nie, zawsze chciałem w piłkę grać. Tylko ten... No nie wiem, dużo, kurczę. Ja robię tyle rzeczy i myślę, żebym się odnalazł w wielu dyscyplinach, o których nawet teraz nie jestem w stanie sobie... dyscyplinach życiowych, nie mówię sportowych, o których nie jestem w stanie sobie teraz... wiesz, lubię być kreatywny na wszelakie sposoby, więc może bym się gdzieś w takiej branży marketingowej odnalazł, tworząc dziwne reklamy. Tutaj powtórzę pytania jak u Janka. Jakie masz wykształcenie, czy jesteś po studiach i co robiłeś przed możliwością utrzymania się jako fighter? Oj, mnóstwo rzeczy robiłem, aby się utrzymać, bo ustalmy, że na początku to nie było żadnych pieniędzy. Ja dopiero w 10 moim pojedynku zawodowym wziąłem pierwsze pieniądze, było to 3000 zł, pamiętam jak dziś. Pana Boga za nogi złapałem, wiesz, dam bilzerein warszawski, kebab dla wszystkich. Szaleństwo. Oj, grubo, szybko się skończyły te pieniądze, zważywszy, że trzeba zapłacić za przygotowania jeszcze wcześniej. A studiowałem 2 lata na warszawskim AWF-ie, niestety warszawski AWF nie był przychylny dyscyplinom nieolimpijskim, nie mogłem dostać indywidualnego toku studiów, a chciałem postawić już bardziej na sport, żeby mieć czas się rozwijać, trenować 2 razy dziennie. W związku z tym podjąłem decyzję o tym, że kończę studia, biorę się za sport. Pamiętam do dziś słowa pani dziekan, która na sportowej uczelni, a ja nie poszedłem na uniwersytet na dziennikarstwo, bo tam mnie straszyli, że jak dojdą warsztaty, to popołudniami w ogóle jest koniec ze sportem. Więc mówię, dobra, to nie dziennikarstwo, to idę na AWF, a pani na AWF-ie, pani rektor powiedziała mi wtedy, no panie Łukaszu, albo edukacja, albo sport. What the fuck? To gdzie ja przyszedłem, nie? I rzuciłem studia po 2 roku, a pracowałem jako instruktor, ochroniarz, zbierałem różne rzeczy do słoików, pakowałem, no robiłem wszystko, żeby móc się utrzymać przynajmniej na jakimś poziomie, a ja tak nigdy nie starczało, pamiętam. Pamiętam, już byłem zawodnikiem, który już był rozpoznawany jakoś, wiesz, pierwsze gale jakieś w Polsacie. A ludzie nie wiedzieli wtedy, że pożyczam pieniądze na bilet miesięczny od mojej dziewczyny. Do jakiego zwierzęcia jesteś podobny? Na pierwszy rzut oka kojarzysz mi się z dzięciołem. Chyba ty. Nie wiem. Teraz to chyba miś panda.
Jakie masz hobby, oprócz melanżów oczywiście? Melanżów, tylko chciałabym, ja mówię to wielokrotnie, powtarzam, chciałbym zostać alkoholikiem i narkomanem, ale nie mam na to czasu. Staram się robić co mogę, no ale niestety, kurczę, obowiązki czasami wygrywają. Dobra, teraz część krytykująca Ciebie, więc zacznie się ostrzej. Winter is coming. Znaczy to jest pytanie, wiesz, treść pytania, to nie jest, że już do końca będziemy Cię krytykować, także spokojnie. Żeby nie było, Łukasz, szanuję Cię pod względem zawodowym, ale nie znam Ciebie jako człowieka. Czemu mimo wielu treningów w sportach walki wciąż jesteś tak ulany? Nie chcę Ci się trzymać diety? Nie chodzisz na siłkę? Nie wiem, kurczę, krata na brzuchu nie miałem nigdy. Jak jestem w formie, to jestem w formie, wyglądam mniejszy w proporcjach. Ale fakt jest taki, że pomiędzy walkami mój tryb życia raczej nie determinuje zdrowego trybu życia, że mam czas trzymać, jestem cały czas w podróży. Ciężko mi czasami body cheapa zabierać ze sobą, bo nie mam lodówki, żeby go trzymać. Więc jadam, wiesz, tam, gdzie się zatrzymam, a że jest to stacja benzynowa często, to ustalmy, że nie jest to najzdrowszy sposób żywienia. Ja jestem życiowym hedonistą też, więc jak mam okazję zjeść pizzę, to raczej sobie tego nie odmawiam, czy napić się piwka. Wiesz, spoko, nie ma z tego jakiegoś większego problemu. Naprawdę, jak ktoś mi zaproponuje, że mam być fitness modelem i zapłaci za to duże pieniądze, to prawdopodobnie, mając cel, będę tym... Nie, no dobra, żartuję, nie będę, nigdy nie będę. Jestem, jaki jestem. Nie ma pieniędzy, które na to wystarczą. No, nie. Faktycznie, cofam to wszystko, co powiedziałem, do głupoty. Głupota. Często odpowiadasz ludziom krytykującym i często o nich wspominasz. Nie możesz po prostu tego zignorować, czy nie umiesz żyć bez złości? Nie. Oczywiście rozumiem takie sytuacje, jak z tą sławną karmą, ale większość można potraktować z humorem. Ale ja to robię z humorem chyba zazwyczaj właśnie, bo ja staram się w jakiś sarkastyczny sposób odpowiedzieć komuś, że jak ktoś pisze taki mało wybredny komentarz, to wiem, że moja odpowiedź, on nie wie, co się właśnie wydarzyło, a wszyscy naokoło mają jakieś zabawę z tego. Nie wiem, no staram się tak odpisywać raczej chyba w formie żartu, naprawdę, serio, bo mnie tak jakoś specjalnie to nie rusza, jak ktoś przegina. Nawet bardzo często nie kasuję tych komentarzy, nawet jak są jakieś naprawdę mocne pojazdy po mnie. No bo zrobią to inni, no bo jak ktoś się wygłupił, no to teraz niech dźwiga ciężar krytyki jego osoby dalej. No, chyba, że ktoś notorycznie przegina, no to wtedy go wywalę całkowicie, no bo raczej śmieci mi na stronach. Czy nie jesteś przewrażliwiony na swoim punkcie? Zwykła krytyka to przecież nie hejt. Życie nie polega na ciągłym mizaniu się po pupach. No ja wiem o tym i nie uważam, że jestem przewrażliwiony jakoś na specjalnie na swoim punkcie. Oczywiście są rzeczy, które bardziej mnie irytują lub nie. Ale nawet jak się zagotuję, to za 3 sekundy już raczej nie będę zagotowany, bo zawsze myślę, wiesz, fuck that. Staram się luźno żyć, raczej nie uważam, że jestem przewrażliwiony na swoim punkcie. O, się teraz denerwowałem, bo jestem przewrażliwiony na swoim punkcie. A załatwiłeś siostrze pracę w KSW? Nie, naprawdę. Serio. Sama sobie załatwiła. Jest bardzo dobra w tym, co robi. O. Czy nie uważasz, że Ciebie jest za dużo w mediach? Nie. It's not finished. Czy gdyby przegrany oddawał garze na cele charytatywne, to zawalczyłbyś z Neymanem? Nie, ja mogę wpłacić sam, wiesz, i robię to, a nie lubię charytatywnością wycierać sobie czegokolwiek. Nie będę się bił po prostu z nim, no. Myślę, że są inne sposoby na to, żeby garze oddać na cele charytatywne, tak jak robi to Akop przy okazji gali KSW 45. Także naprawdę lodu niektórzy. Akop będzie następnym gościem trybuny, już są pociski o tą jego garze charytatywną. No, ludzie byście zrobili tyle dobrego, co Akop Szostak z Sylwią, to... zamiast siedzieć w tym internecie, to jedźcie wyprowadzić zwierzaki w schroniskach czasami, zamiast jechać po kimś, kogo nie znacie jako osobę. Ja go znam i cieszę się, że jest moim znajomym. Czy miałeś kiedyś propozycję z UFC? Nie. Znaczy miałem w UFC 3 na PlayStation 4. Kto jest Twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem, a kto zawodniczką w Polsce bez podziału na kategorie wagowe, to samo się dotyczy świata? Nie wiem, no wydaje mi się, że najlepszym zawodnikiem w Polsce jest Janek Bochowicz i naprawdę nie chodzi o to, że to, wiesz, gruby nepotyzm, bo szwagier i znamy się tak dalej. Uważam, że jest najlepszy i każdy, kto miał okazję zrobić z nim przynajmniej pół rundy z zawodników polskiego MMA, powie to samo. Nie wiem, zawodniczek, no to na obecną chwilę to chyba trzeba postawić równo o Karolinę Kowalkiewicz i Asię Jędrzejczyk. A na świecie? Kurde, Mighty Mouse przegrał, bo chciałem jego powiedzieć, a nie, no dalej chyba Mighty Mouse, jeżeli chodzi o liczbę tych zwycięstw. A zawodniczka? A zawodniczka? Chris Cyborg. No, ciekawa walka teraz przez Chris Cyborg. To prawda. Za którą walkę wziąłeś najlepszy hajs? No, stadion na pewno. Chyba, nie? Stadion. Jakbym miał przeliczyć, to stadion.
A odebrałeś już te pieniądze za walkę? O nie, naprawdę nie. Znaczy za ostatnią odebrałem. Aha. No bo to już było rok temu ponad, ale za ostatnią jeszcze wciąż nie. Muszę w końcu się zebrać, żeby to zrobić. Taki bogaty, Nie, po prostu żyję skromnie, nie potrzebuję tych pieniędzy, póki nie będę musiał kupić Chevy i Camaro. A zbieram się jakby co. Jak widzisz rewanż Mameda z Narkunem? Kto zwycięży? Kurczę, nie wiem. Szczerze nie wiem, ale wydaje mi się, że 51%, jeżeli miałbym postawić, no to jednak chyba podobnie na Narkuna. Ja stawiam na Mameda. A widzisz, właśnie od tego jest bookmacherka. Ktoś przegra, żebyś ty mógł zarobić. Albo ja. Kiedy twoim zdaniem KSW wróci na narodowy? Myślę, że w przyszłym roku może się tak też wydarzyć. Zresztą chyba w jakimś wywiadzie ktoś mówił, nie wiem, czy Martin, czy Maciek, że tak co 2 lata ewentualnie mogą próbować. A czy to się wydarzy, to myślę, że spokojnie są w stanie podobnie zapełnić stadion narodowy. Czy masz jakieś wymarzone miejsce, w którym chciałbyś zawalczyć? Już na nim walczyłem. To jest stadion narodowy? Tak. Dlaczego kibice Legii nie potrafią zapanować nad sobą i tak często narażają klub na ogromne straty finansowe? Czy to jest normalne? W świecie kibiców piłkarskich to jest normalne. No, stadion to nie jest teatr. I tyle. No, zapraszam kiedyś przyjść, zobaczyć z bliska, nie tylko przez pryzmat medialnych doniesień wszelakich, aby zrozumieć więcej zasady działania trybun. Dlaczego Legia znów się nie zakwalifikuje do Ligi Mistrzów? Nie jestem jej kibicem ani hejterem. Zawsze kibicuję polskim drużynom, ale to, co nasz mistrz gra, woła o pomstę do nieba. Oczywiście reszta jest jeszcze słabsza. I tutaj powiem, że te pytania są sprzed 2 miesięcy, więc ktoś był niezłym prorokiem. Dzięki. Nie, na własne życzenie. No, gramy fatalną piłkę i myślę, że nawet puchary z Ligi Europy byłaby mocnym przegięciem, jakbyśmy tam się zakwalifikowali jakimś cudem. Przegraliśmy z półamatorami z Luksemburga i to zamyka koniec, kropka, kurwa nic. Koniec. Dobra, to przyjemniejsze tematy. Wymarzone auto to? No, Audi R8. No, zawsze chorowałem. Z takich celów bliższych, no to ja zawsze od pierwszej części Transformersów chorowałem na Bumblebee, tak? Czy ten Transformersa Chevy Camaro. I tak powiem szczerze, że jestem na etapie takiego przeglądania, tu sobie pojadę, tu obejrzę, zobaczymy co się wydarzy. Wychodzę z założenia, że marzenia trzeba spełniać i jak jest możliwość, to nawet się trochę napiąć i po prostu je spełnić, bo będzie mi dawało duży frajdy, także najbliższym tym marzeniem samochodem jest... No, na R8 mi nie stać po prostu, no. A na Camaro jakby się napił, to jeszcze coś tam jesteśmy w stanie wyrzeźbić. Wymarzony motocykl to? Mam. Yamaha MT-10 SP oczywiście, ale żeby było sprawiedliwie, to wymarzony, który wiem, że musi być w moim garażu, tak czy inaczej, to jest również Yamaha, ale to nie ma przypadku całkowicie, także V-Maxik jak najbardziej. O, to już lepiej, to już lepiej. Kiedyś miałeś ładny motocykl, chciałbym tylko zauważyć. No, to chciałbym go nawet odkupić, ale kurczę, nie chcę sprzedać. Ten gość, którym sprzedałem, żałuję, że to zrobiłem. Mówimy o VTX 1800 czarnym, taki cruiser dobrze. No kurczę, no kiedyś jak będę miał większy garaż, naprawdę dużo miejsca, to z wiele maszyn stanie w tym. Na pewno będzie ta moja Honda, odkupię tak czy inaczej, zmusimy, wiesz, gościa do sprzedaży. I na pewno będzie miał Yamaha V-Max, zresztą silnik V-Maxa mam wytatuowany w motywie tatuażu motocyklowego na nodze. Bo i tak będzie mój kiedyś. Czy Jakob Szostak i Marian Ziółkowski mają szansę zamieszać w KSW? Myślę, że Jakob Szostak to zamieszać, trzeba było zdefiniować słowo zamieszać. Na pewno zrobi duży szum, to jeżeli w tym kwestii, to Jakob Szostak bardziej niż Marian. A jeżeli chodzi o stronę sportową, to oczywiście Marian bardziej niż Jakob. Ile trzeba zapłacić, żebyś się wkupić w twój narożnik, na przykład hajsem na cele charytatywne? Do załatwienia. Myślę, że możemy zrobić taką licytację przy okazji następnej gali. Tak najbardziej, dobry pomysł. Bardzo ciekawy pomysł, rzeczywiście. Ja już było, ostatnio, Różal kiedyś tak robił. Ja na przykład ostatnio zrobiłem właśnie z Różalem wywiad do licytacji. Koleś zapłacił 1000 zł i będzie mógł z Mazem Różalem. No, zajmij się, to super. Nie mogę się doczekać. Nabrudzili, co? Efektów tego wywiadu. Panie Piotrze, bardzo pozdrawiam. Bardzo dobrze. Co możesz powiedzieć o sobie nietypowego? Coś, czego nikt nie wie, a może nas zaskoczyć. Kurczę, to dużo, to jest tak, że
wiele osób zna cię tylko przez pryzmat telewizji, internetu, wywiadów, nie wiem, walki, tego wszystkiego, co się dzieje wokół. I to jest absolutnie normalne. I rzadko kiedy się takie osoby jak ja na przykład, które dla wielu po prostu są gdzieś tam panem za jakieś bariery w postaci szkła, czy to telefonu, monitora, czy telewizji. Nie wiem. Staram się, kurczę, naprawdę myślę, że staram się być w 90 przynajmniej procentach tą samą osobą, którą jestem, tak jak teraz tutaj siedzę, być na zewnątrz i chyba jestem, chyba mi się to udaje, zresztą myślę, że mam wielu przyjaciół, wielu znajomych, którzy są w stanie to potwierdzić, że jakoś specjalnie, wiesz, zasaduwa albo gra jakakolwiek mi nie odbija. No, myślę, że jak miałbym się definiować, to jestem po prostu dobrym człowiekiem, wbrew temu, co niektórzy o mnie sądzicie. Skąd miłość do Legii? Ja jestem urodzony w Warszawie, wychowany na Łazienkowskiej, więc Legia była takim naturalnym wyborem. Po pierwszym meczu, w którym byłem taki już świadomy, bo jako mało lat, wiesz, jeździłem, to bardziej interesowało mnie to, żeby mi tata kupił lodową Bambino na stadionie. Chodził taki pan z takimi lodami kiedyś, to nie byłem świadomy tego, co się dzieje na boisku. A 20 parę lat temu, przy okazji jednego z meczów, wciągnęła mi atmosfera i tak zostało. Skąd sentyment do Juve? Na jednym ze zdjęć na Facebooku oglądałeś mecz właśnie w ich koszulce ze swoją ksywą. Juve w ogóle nie wiem czy ma, ale kiedyś miał przynajmniej z Legią jakieś... Miało zgodę, tak. Miało zgodę, też znam kilku chłopaków z Juventus, z Turynu, z którymi cały czas gdzieś tam jakiś mamy mniejszy lub większy kontakt. Więc Juventus cały czas gdzieś tam był. No zresztą ta paka jeszcze za czasów Del Piero, Nedveda. Ja strasznie lubiłem chłopaków, więc może nie jestem jakimś kibicem takim, że teraz założę koszulkę z Cristiano Ronaldo, bo gra w Juve. No nie zrobię tego. Ale fakt jest taki, że mam dwie koszulki Juventusu w szafie. Jak gra Juve, nie wiem, wiadomo, że z Legią to raczej nie zagra. Ale czy z Manchesterem United, to wiesz, to sobie z chęcią wyciągnę i założę. Kogo z polskiej ligi widziałbyś w Legii? Jest kilku chłopaków, którzy by się na pewno nadali na grę u nas, chociaż patrząc teraz, co my gramy, to może lepiej nie przychodzi. A to jest dobre pytanie. Nie wiem, kurczę, to jest ten Makuszewski z Lecha, o, to jest dobry skrzydłowy. Ja lubię dobrych skrzydłowych. Słuchaj tego, kto jest faworytem na Mistrzostwach Świata w Rosji? Wydaje mi się, wiesz co, no, dużo szansę ma Francja, nie? Ja tylko przypomnę, że robiliśmy takie typowanie przed Mundialem. Powiedziałeś, że są Niemcy faworytem. Że są Niemcy faworytem? Mm. Piłka to... Człowiek się nie zna na MMA i nie zna na piłce. No Niemcy chyba tak jak my się spakowali po grupie. Chciałem powiedzieć, że wcześniej, dzień wcześniej. Najlepszy zawodnik MMA to już było... Skąd Juras i dlaczego hip-hop? To jest częsty przypadek, żeby nie było, naprawdę. Będzie jeszcze jedno pytanie o to, pamiętam. No, pamiętajcie, jest dwóch Jurasów. Ja dostaję bardzo często jakieś wiadomości do Jurka Wrońskiego, Jurasa tego właśnie z hip-hopu, że super płyta, super kawałek, motywuje mnie. I naprawdę już przestałem odpisywać na to, bo tej wiadomości wciąż jest dużo. Ale wiem też, że z drugiej strony Jurek Wroński dostaje wiadomości, przybij piątkę za różne rzeczy, które ja robię. Także spoko. Jurasów w Warszawie jest dwóch. Jeden z hip-hopu, drugi z MMA. Ale ten z hip-hopu też jest z kickboxingu, więc to się miesza. Pozdro Juras. Macie z Różalem różne poglądy na temat KSW, czy na przykład Najmana. Czy kiedykolwiek doszło między Wami do ostrej wymiany słów w kwestiach, w których się nie zgadzacie, czy unikacie tych tematów? Nie, i też jakoś specjalnie, nie wiem, czy unikamy, chyba nie wiem, czy unikamy. Nie, zazwyczaj, jeżeli nawet jest jakiś ten, to my to wszystko bracamy w żart i ciśnięcie po sobie, wiesz, całkowicie i nie ma z tym problemu. Ja się nie wiem, czy ja się kiedykolwiek z Różalem pokłóciłem o cokolwiek. Co z tą familiadą? W jakiej byłeś drużynie? Ile punktów zdobyłeś? Jakie pytania były? Opowiedz coś. W drużynie Jurkowskiej. A jeszcze jakie suchary pana Karola leciały wtedy? Nie pamiętam i to najbardziej żałuję, bo to była opowieść na lata. Nie pamiętam tego sucharu, a najgorsze jest to, że tego odcinka nigdzie nie ma. Trzeba było jakieś archiwa TVP ewentualnie przekopać, kiedy to było, żeby znaleźć. A dwa razy byliśmy w finale, dwa razy nas oszukali. Co zrobić, no ale faktycznie to było tak. To nie było tak, że ja się zgłosiłem tam. Mój ojciec był wielkim fanem, jest chyba cały czas w ogóle wielkim fanem familiady. Nie mówiąc nikomu, zgłosił rodzinę, potem poinformował, że potrzebuje skład. No. Rodzinie się nie odmawia, pojechaliśmy. Doświadczenie, zawsze doświadczenie. A Koprzostak, twoja kategoria wagowa. Może coś ten tego? Nie, trenujemy za Kopem. Zresztą jutro mamy razem sparingi do zrobienia pod najbliższą walkę. Nie ma takiej możliwości. Co twoim zdaniem powinien zrobić zawodnik, który pokonał już wszystkich w KSW, a włodarze nie są w stanie sprowadzić mu najlepszych na świecie z UFC czy Bellatora? Czy przejście do lepszych lig to rzecz naturalna?
Oczywiście, że naturalna, ale to też zależy od wielu czynników. No, macie case Mameda tak naprawdę, który wyczyścił wszystkich, których miał. Ciężko było mu szukać rywali. Był bliski tego, aby pójść do UFC. Deklarował, że chce iść sprawdzać się w UFC, ale tak się okazało, że jak masz 30 parę lat i dostajesz za walkę w UFC kilka razy mniej niż to, co dostajesz w Polsce, no to zaczynasz robić gradację sportowa ambicja czy przyszłość swojej rodziny. I na miejscu Mameda każdy naprawdę 9 na 10 zawodników w jego przypadku wybrałoby jednak pozostać tutaj i gdzieś tą ambicję sportową i możliwość rywalizacji z lepszymi zawodnikami schować do kieszeni. W pełni zrozumiana decyzja. I tak to wygląda. Czy zobaczymy Cię w DSF? Nie wiem. Jak DSF da propozycję, to będziemy siedzieć i się nad tym zastanawiać. Czy masz jeszcze jakiś cel w MMA? Cieszyć się tym sportem przede wszystkim. Co sądzisz o gali Fame MMA? I są dwa pytania o to. Świetny pomysł, żeby to zorganizować, bo zainteresowanie jest duże, a nie jest to absolutnie moja droga rozwoju i popularyzacji tego sportu w Polsce. Czy myślisz, że Damian Janikowski ma szansę na karierę w UFC? Tak. A nie wiem, czy chce. Czy sparujesz z Zakopem? To wiemy, że sparujesz, ale jeżeli tak, to jak oceniasz jego możliwości? Czy może walczyć z zawodnikami MMA, czy szczytem jego możliwości są Popek i Oświęciński? Nie, będzie walczył z zawodnikami MMA i to jest jego wybór, jego droga, zresztą deklarował to. To zestawienie teraz też pokazuje, że raczej nie będzie szedł w stronę freak fightów. A Kop robi duży progres, jest bardzo pracowity i uczy się. Naprawdę dużo lepiej to wygląda niż ja. Pamiętam z Zakopem na jego, bo przed pierwszą jego walką jeszcze coś robiliśmy razem. No to teraz jak mam porównanie na przestrzeni kilku lat, to jest dużo lepiej. Mówię coraz szybciej, bo tych pytań jest tyle, a ten trzeba jechać dziecko odebrać. W przyszłych walkach planujesz zbijać do 9-3, czy może zawalczysz ciężkiej? Nie, 9-3. No. Ja ważę naturalnie dużo, jestem gruby, mam z czego zbijać. Te 15 kilo to jest tak zazwyczaj normalnie. No. Spokojnie, 9-3. No, ja nigdy nie miałem problemu z robieniem wagi, więc na luzie. Czy jesteś dawcą krwi? Oczywiście i wszystkich do tego zachęcam, żeby to robić. Co sądzisz o przywiązaniu piłkarzy do barw klubowych? Deklarują, że kochają klub, całują herb, mówią, że zostaną w klubie do końca, a potem przychodzą do kolejnego miejsca pracy. I całują tam herb. Pytanie tyczy się tylko zawodników, którzy deklarowali swoją wielką lojalność, miłość do klubu. Pozdro. Na przestrzeni tylu lat i też oglądanie tego z różnych stron, od treningów, od trybun, teraz od wewnątrz w klubie, nie uważam, że jest to dobre, że piłkarz, szczególnie taki, który zagrał kilka dobrych spotkań i nagle on biegnie pod trybunę i całuje herb, identyfikując się z klubem, bo to jest mocno na wyrost. No. Niewielu jest zawodników, którzy naprawdę są w takim statusie, wiesz, legendy danego klubu. No. Gianluigi może całować herb, nie? I kłania się przed nim bardzo nisko. Gianluigi pokazał po degradacji Juventusu właśnie, co to jest. Otóż to. I to są tacy piłkarze. Czy w Polsce masz takich piłkarzy? Nie. Ja nie interesuję się piłką w ogóle, także wiesz. What the fuck is wrong with that? Juras, po pierwsze gratulacje za bycie pierwszym klakierem KSW. Wiemy, że wcześniej pisałeś, co ci się nie podoba, teraz w praktycznie żadnym aspekcie nie wypowiadasz się negatywnie na pracodawcę. Według ciebie wszystko jest cacy. No ale kurde, no jak będzie coś naprawdę takiego, co będę chciał powiedzieć, że jest nie cacy dla mnie, albo jakkolwiek mnie dotyka, no to naprawdę uwierzcie mi, że o tym napiszę i nie mam z tym problemu. Chciałem przypomnieć, że nie mam kontraktu z KSW. Który mi zabrania no, na obecną chwilę. No, i jestem absolutnie wolnym człowiekiem. I nie, wydaje mi się, że chłopaki robią dobrą robotę i tyle. No. Jak naprawdę, uwierz, spokojnie. Jak będzie coś nie tak, to na o tym napiszę. Juras, wracam z nowym blogiem, jakby co. Pamiętajcie, na infosport.pl od września. Nowe blogi, nowe miejsce. Juras, jesteś wielkim fanem piłki nożnej. Proszę wypowiedz się szczerze na zachowanie kibiców Lecha Poznań. Chodzi mi tylko o tą konkretną grupę zadymiarzy. Liczą się pozostali, oni nic nie zrobili. Jaka według ciebie powinna spotkać ich kara? Dla mnie to są patusy. Nawet jeden z nich zapraszał na solówkę piłkarza waszego klubu. W jakim kraju żyjemy? Jak byś temu zaradził? Pozdro. Nie chcę wypytać się na temat piłkarski, bo to jest zawsze taki temat, że wiesz, cokolwiek nie powiem teraz, to będzie źle. No, ja naprawdę... Wszystkie osoby, które tak patrzą trochę przez pryzmat tych medialnych doniesień, tego wszystkiego, co się dzieje, to naprawdę chciałbym zaprosić na trybunę. Nie mówię, że zmienił zdanie 180 stopni, wiesz, nagle. Ja mam zresztą wytatuowane pod herbem, trzeba to przeżyć, żeby zrozumieć. I naprawdę chciałbym, żeby też, nie wiem, no zanim wypowiem się mocno na jakiś temat, no to mieć w tym temacie troszeczkę więcej rozeznania, niż tylko to, co ktoś mi kiedyś powiedział. Ciężki temat. Dlaczego tak krytykujesz Marcina Najmana? Poza tym... Ale poczekaj. Poza tym, jeśli opowiadasz o wzroście popularności waszego sportu, powinieneś dodać dużą zasługę Marcina. Rozpromował ten sport, jego walka z Pudzianem czy pojedynki z Przemkiem Saletą bardzo nakręcały koniunkturę na MMA. Widać duży jad z twojej strony, tylko czekałeś na koniec gali
NGB, by napisać, że MN to frajer. Zaznaczam, jestem wielkim fanem Twojego komentarza podczas gal. Podziwiam za zaangażowanie we wszystkie działalności. Dzięki Tobie, innym zawodnikom MMA, rozpocząłem ponownie treningi judo. Świetnie, no ale nie zgodzę się, że Marcin Najman to jest osoba, która pomogła w promocji tego sportu, bo bez niego ten sport byłby dokładnie w tym samym punkcie. Jest to mocna nadinterpretacja, bo to ten pan był dodatkiem do Pudziana i do Salety, a nie odwrotnie. I to zamyka w zasadzie temat. Jak zapatrywałby się na pojedynek Mateusz Gamrot versus Kleber Kojke Erbs? Wchodzę jak zły. Shut up and take my money. Trzy pojedynki z KSW, które z jakiegoś powodu zapadły Ci najbardziej w pamięci. No kurde, temat rzeka. Nie wiem, na pewno pierwsza walka Materli z James Silvą. Fajny taki, jak strasznie lubię to słowo, epicki bój. Nie wiem, no walki Mameda, kilka fajnych knockoutów, szybkich. Nie wiem, no dużo, naprawdę jest tego dużo, więc ciężko teraz, bym sobie teraz wszystko przypomniał. Czy uważasz się za osobę konfliktową? No i zdecydowanie nie. Nie, jestem taki, że jak ktoś mnie wkurwił, wiesz, albo coś tego, to po prostu, nie wiem, no zaczynam ignorować tą osobę, a nie nakręcać jeszcze spirale i tak dalej, i tak dalej. Tyle, no naprawdę zdecydowanie więcej mam przyjaciół niż wrogów, także nie uważam, że jestem konfliktowy, bo nie jestem. Siemaneczko, Juras MMA Legionia w nawiasie. Mam takie pytanie, a mianowicie, czy znasz się osobiście z Jurkiem Jurasem Wrońskim? Wiem, że obaj pochodzi z WUA. Jakie są ogólnie między Wami relacje, jeśli takie są? Dzięki, pozdrawiam. Jeśli możesz, pozdrów Twoich wielkich dwóch fanów, młodego legionistę, synka Lana i żonę Weronikę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tego miejsca. Znamy się z Jurkiem, bardzo lubimy, jest wszystko okej. Okay. Spoko. Szanuję go zarówno za część sportową, jak i tą muzyczną. Potrafisz zrobić szpagat? Jeśli tak, to pokaż. Mam ciasne dżinsy, bo jestem gruby, ale zrobię, ten francuski zrobię, tureckiego nie, ale jak się rozciągnę trochę, nie? Francuski to są noga w przód i w tył? Tak. Tak zrobię, a drugiego tu... to nie zrobię, ale spokojnie, mimo że gruby i stary, to nie jest tak źle. Juras, opowiedz coś więcej o swoich walkach w taekwondo. W internecie nie da się zbyt dużo o tym znaleźć. Sam trenuję taekwondo, ale olimpijskie, a nie tak jak ty tradycyjne. Chciałbym, żebyś zaspokoił moją ciekawość. Nie wiem, kurczę, no... Ile w ogóle walk zaczęłeś taekwondo? Oj, liczyłem to, nie? Kiedyś. Znaczy, nie, może nie do końca ja liczyłem, to ja tego weryfikowałem potem, ale wyszło około 100 pojedynków, z czego, kurczę, przegrałem tylko chyba 6 czy 7 wtedy. Dobry bilans. No, dobry bilans. Dobry. A wróciłbyś do taekwondo ITF na pożegnalną walkę? ITF. Nie, chyba raczej nie ma, to jest inny sport, inna już ten. Mi też dużo czasu zajęło przestawienie się z pozycji bocznej w taekwondo na pozycję frontalną do MMA i ciężko było się teraz przestawić. No. Byłem kiedyś, pojechałem sobie, już będę zawodnikiem MMA na zawody, żeby w drużynówce w moim klubie wystartować i już wtedy było ciężko, a co powiedzieć teraz? Witajcie. Pytanko o Audiczkę. Ile koni, jaki silnik, czy często korzystasz z gazu i czy miałeś już jakieś przygody na drodze? Z gazu, z butli gazowej? Czy często korzystam? Nie, bo to diesel. Diesel. No nie, to samochód przygotowany przez Sport Maja Polska w Piasecznie. 400 koni, 650 N, dobrze się odpycha. 650 koni? 400 koni. 400. 850 Nm obrotu. Momentu. Obrot, moment. No. Ale nie, jestem zadowolony bardzo z tego samochodu, polecam akurat ten silnik, super. Jak myślałem, że nigdy nie będę miał diesla, to ten silnik spełnia moje oczekiwania. Juras, opowiedz trochę o okolicznościach poznanej siostry Janka i czy się ukrywaliście przed nim na początku. Pozdrawiam, trzymam kciuki w dalszej. Znaczy, czy oni się ukrywali przede mną? No, ktoś chyba tak. Prawda jest taka, że ja się dowiedziałem o tym jako ostatni, całkowicie przypadkowo, kiedyś pamiętam Wojtek Orłowski po jednym z treningów coś tam mówiąc o planach na wieczór, napomknął, że Janek to z Dorotą chyba gdzieś do kina idą. What the fuck? I tak wiesz, wyszło, nie? Zabawna historia. Brat, dowiaduję się ostatni, też mam siostrę. Zobacz. Juras, co myślisz o starciu Materla versus Janikowski? I to jeszcze, to starcie nie było wtedy potwierdzone. Czy twoim zdaniem Damian wskoczył na porównywalny poziom co Cipek? Czy są na porównywalnym poziomie, to się okaże dopiero po pojedynku, żeby coś powiedzieć, ale uważam, że to jest świetne starcie tak dla, znaczy głównie dla Damiana, bo Damian ma niewiele do stracenia na tle Michała, zdecydowanie więcej do stracenia ma tutaj Michał. Kurczę, to jest takie starcie, które myślę, że tak jak wy, tak jak my tutaj siedzimy wszyscy, w ogóle cały Champions, ręce w górę, to chcemy to zobaczyć. No, ja się jaram, ale czy na poziomie, to poczekamy do walki. Było...
Jest jeszcze pytanie, że jesteś komentatorem MMA i czy myślałeś o komentowaniu innych dyscyplin? Boksu na przykład, piłki nożnej. Wiemy, że chcesz piłkę nożną. Piłkę nożną tak. Z boksem zdarzyło się już komentować kilka pojedynków pięściarskich, także zaliczone. Co zrobiłbyś inaczej w swojej karierze MMA? Nic. Czy chciałbyś stoczyć jeszcze jedną walkę z Antkiem Chmielewskim i czy to jest możliwe w tym roku? Moim zdaniem byłaby mega walka. Niewykluczone. Nie, nie mam takich, wiesz, że Antek to nie, bo coś. No dwa razy z nim przegrałem, sportowo mi się zgadzam. A reszta to już KSW, niech sobie decyduje. Zacznę łagodnie jako stary sympatyk. No, dzięki. Przypomnienie walki na Mosin, na którą specjalnie wstałem, żeby zobaczyć Baty Pudziana i twoje zwycięstwo. Skończyłeś wtedy skośnego ciosami, ale zaczęło się od pięknego łokcia. Pytanie brzmi, jaka wtedy była atmosfera na tej gali? Było dużo polskich kibiców, czuliście tam ich wsparcie? Było, jest mnóstwo. Nie wiedzieliśmy, ile jest osób na sali, bo komisja stanowa tam konsekwentnie trzyma zawodników w szatni, nie masz prawa wyjść, zobaczyć, tak jak przy okazji niektórych polskich eventów. Więc dopiero moment, kiedy wychodziłem do walki, jak zobaczyłem, jak jest biało-czerwono, jaki jest doping, jaka wrzawa, to no, ładowało strasznie niż nawet muzyka, która wprowadza się do klatki. Super. I dziękuję wszystkim w ogóle, których poznałem tam. Mnóstwo fajnych osób, z którymi mam do tej pory kontakt. Porównaj proszę tamtą wypłatę u Baterbina do wypłat w ówczesnym KSW. Ewentualnie co za nią można było kupić? Nie, no to ja też mówiłem, nie mam z tym problemu. Wtedy wziąłem 5000 dolarów za to, łącznie z bonusem takim pod stołem cichym za ten knockout, więc 5000 dolarów wtedy to było niespełna 20 tysięcy chyba. Tak, dolar był chyba tańszy, to nawet z 15 i to była wtedy największa moja wypłata. No, powiedziałeś o pieniądzach pod stołem, zaraz Butterbean w skarbówka wpadnie i jak się skończy. Tak jak UFC, wiesz o tym. UFC też rozdaje czeki pod stołem. Czy zdajesz sobie sprawę, że najwięcej pytań będzie o Mostek, co pewnie Jaro delikatnie zakamufluje, co by nie było przypału? Bring it! Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że masa ludzi zapamiętała Cię jako charakternego fightera człowieka plus dobrego komentatora, a w tej chwili trochę, wszystkim mówiąc kolokwialnie, zbrzydłeś? Wiesz co, czy zbrzydłem, to nie wiem, bo ilość oferty i propozycji pracy determinuje trochę inny światopogląd. I jeżeli przyjdzie czas, że już nikt nie będzie chciał mnie zatrudniać, to wtedy przyznam, że ktoś ma rację w tym pytaniu. Dodam też, że jak robiliśmy po dwóch pierwszych trybunach taką ankietę wśród Was, kto miałby być następnym gościem, to Juras przegrał tylko z polskim orłem, olimpijczykiem Arturem Binkowskim, no ale nie jesteś olimpijczyk. To prawda. Czy mógłbyś przyjąć ofertę walki od innej federacji? Tak, ja się nie zamykam na żadnej innej możliwości. Ale wiadomo, że moim domem jest KSW, nie ukrywajmy. Zresztą mam koszulkę specjalnie, założyłem taką. Aba. No, następne pytanie. Ktoś nas tam pozdrawiał. Nie wybrednie przechodząc. Jest pytanie, jak masz podkręcone to swoje Audi A6, ale to już mówiłeś. Pytanie. Czy jeśli przegrasz kolejną walkę w KSW, to czy dasz już sobie spokój? Walka Sokodziu bez zadawania przez niego ciosów, potem sławetny Mostek. Po takich dwóch walkach KSW by podziękowało każdemu. A mi nie podziękowali wciąż. Chyba, że podziękują, może czymś, nie wiem, że jakieś pismo gdzieś nieodebrane, co jest bardzo prawdopodobne, bo żart. A jest nieodebrane, to i pismo może czeka. Może tak, może dlatego nie odebrałem hansu, bo boję się, że tam pisze ten, że jest zerwanie kontraktu. Dlaczego ty i Borek wpierdalacie się Najmanowi w galę? Nie wiem. Szczerze nie wiem, no naprawdę. Ja napisałem tylko jeden tekst. To ten, to Mati. Dlaczego oszukałeś ludzi przy walce z Zawadą? Mówiłeś, że jesteś w świetnej formie. Na live bette namawiałeś, żeby stawiać pieniądze, po czym po walce powiedziałeś z uśmiechem na twarzy, że miałeś kontuzję już przed walką. Z uśmiechem na twarzy to jest bardzo duża interpretacja, tak samo jak to, że nie byłem nieprzygotowany, bo byłem przygotowany naprawdę dobrze do tego pojedynku. I szczerze od początku do końca wierzyłem, że mimo kontuzji jestem w stanie skończyć Martina. No nie wiem, no. Przepraszam, jeżeli ktoś czuje się oszukany, no to no, wypada mi teraz go tylko i wyłącznie przeprosić. Ja nie czuję się, że oszukałem przede wszystkim siebie w tym pojedynku, no bo walczyłbym na 10 takich decyzji, czy wychodzić z kontuzją, podjąłbym dokładnie 10 takich samych. I na moim miejscu większość chłopaków podjęłaby dokładnie taką samą decyzję. Czy zawsze jest taka frekwencja na ważeniu, jak podczas ceremonii w Ergo? No dużo, ważenia KSW też są pewnego rodzaju wydarzeniem, więc zawsze jest sporo osób. Jakich zawodników zobaczyłbyś z chęcią w KSW, realnych, czytaj nie będących zawodnikami UFC? Czy sugerowałeś jakiś włodarzom? Teraz to Ediego Alvarezo. Chyba bez kontraktu.
Gdybyś mógł wybrać między byciem dobrym zawodnikiem Legii albo dobrym zawodnikiem MMA, to co byś wybrał? Kurczę, no zawodnikiem Legii, wiadomo, to oczywiste. Potem poszedłbym dalej pewno. Czy nie, czy tylko ten, czy... Nie, no kurde, Legii, no, wiadomo. Czy była kiedyś taka sytuacja, że musiałeś interweniować podczas jakiegoś face-to-face? Nie. A jaka była najbardziej hardkorowa sytuacja, jaka cię spotkała na ulicy? Bywały różne. Hardkorowe to nie wiem. Dużo bywało, no. Zazwyczaj ulica to jest hardcore. Kto zrobił na tobie największe wrażenie podczas KSW 44, a na kim się zawiodłeś? 44 to były Katowice? Bo ostatnie chyba. Bo ostatnie. Bo ta 45 Wembley? Tak. No tak, kurczę, nie pamiętam co było tam takiego fajnego. Jedno to było. 44 to... Nie, teraz 45 będzie, czyli 44 to była teraz. Tak. Kto zrobił wrażenie? Kleber Kojkerbst w zasadzie cały czas... cały czas robi na mnie bardzo duże wrażenie. Czy musisz jakoś specjalnie dbać o swój głos? To prawda, że kiedy przychodzi weekend, gdzie trzeba tym głosem pracować bardziej, no to mamy już specyfiki, które pomagają, jeżeli tej pracy jest dużo, to szybciej regenerować, no ale też unikam, jadąc na transmisję, nie wiem, zimnych napojów, gazowanych, orzechów, jest sporo tego, czego się człowiek nauczył przez lata, że obecnie no, orzechy źle wpływają na gardło podczas mówienia, także jakby co, nie pamiętaj wiedziałem. Przy tym dużo. A ja wiesz, są takie weekendy, że prowadzę dwie imprezy, komentuję jedną i po prostu zaczyna brakować głosu, więc siłą rzeczy muszę się i witamina C, muszę tam wszelakie naprawdę sposoby na to, aby ten głos dbać. No bo ustalmy, że obecnie zarabiam głównie głosem. Jaką Yamahę polecasz do jazdy po mieście, miasto i obwodnice? YZF czy raczej MT? I co sądzisz o MT-125? Brzmi to jakoś chociaż? Spoko, MT-125 jeżeli chodzi o miasto, tak. No gorzej obwodnicę, no bo będziecie się dusić, no jeżeli chodzi o prędkość, ale jeżeli chodzi o motocykle do miasta, to całą linię MT naprawdę szczerze polecam, bo miałem okazję jeździć różnymi modelami. Juraż, czy twoja córka to jej mama jest ta kobitka, co teraz była z nią afera, że niby ją pobiłeś? Nie, zdecydowanie nie. 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 Ile razy nie. W co grywasz w wolnych chwilach? Komputer czy konsola? Konsola. Na komputerze nie gram w ogóle. Konsola. FIFA 18 głównie teraz katowana i kończę God of War, bo nie było czasu skończyć go wcześniej. Co czytasz? Forma? Papier, e-book, audiobook? Papier. Jeżeli książka, to tylko papier. Oczywiście. Pytanie numer 179. Co tam? Spoko luz, mordeczko. Co sądzisz o konflikcie Różala z KSW? To ich sprawa i znam dwie strony, znam podłoże wszystkiego, niech oni się załatwiają to między sobą, ale może bez większego wylewania tego wszystkiego publicznie. Ja tak często jestem po środku tego, bo mam pytania do Martina. No wiem, kurde, fajnie byłoby się chłopaki w końcu dogadali. Nie mówię, że mają podpisywać kontrakty ze sobą na walki, ale po prostu dogadali, bo wydaje mi się, że jedna i druga strona powinna to zrobić. Popieram. Całej rozciągłości tej tezy. Teraz często mówisz fajnie, że w innych miastach kibice innych drużyn nie zaczepiają cię, jak chodzisz w barwach Legii, ale czy kiedyś wcześniej zdarzało się mieć culówkę Legię? Tak. A chodzisz w innych miastach w koszulkach Legii? Nie chodzę, no bo to jest brak szacunku dla tych ekip, które tam są. No po co ja mam prowokować? I tak wszyscy wiedzą, że ja jestem Legia Warszawa i żadne szaliki, koszulki, czapki nie są w stanie, wiesz, manifestować tego. My tak kiedyś pojechaliśmy na Ergo i mój świętej pamięci przyjaciel był w koszulce Legii, tak idziemy przez to miasto i nawet się nie szczeliśmy w ogóle, wiesz, a idą ekipy, tak się nas patrzą krzywo, o co chodzi, kurde, wiesz, a później patrzę na jego koszulkę i mówię, ty, co ty masz na sobie w ogóle, kurde, wiesz. No są takie asy, ale to, wiesz, no jeżeli, nie wiem, ja nie czuję się, tym bardziej teraz, będąc osobą bardziej publiczną. Znaczy on świadomie, bo mówi, kurde, rzeczywiście, mówię, ty, zaraz to zdejmuję, przebieram się, mówi, wiesz, jest to tego ryzyko. Tego i tego. Nie, ile masz wyjazdów na Legii? Nie wiem, no ale powyżej 50 na pewno. No. Kiedyś częściej te wyjazdy były, a teraz z racji tego, że pracuję w większości weekendy, niestety mi to odpadają. No wiesz, nadrabiałem jeszcze czasami wyjazdami na europejskie puchary. Jak wiadomo, nie pojeżdżę, nie polatam. Czy w tym roku uda Ci się jeszcze zawalczyć na KSW? Wiemy, że chcesz. Tak, mam nadzieję, że tak będzie. McGregor vs. Khabib, kto Twoim zdaniem to wygra? Nie, kurde, ale jeszcze do ostatniej walki Habiba byłem przekonany, że Nurmagomedow wyleży Rudego, dociśnie, wiesz, 5 rund, nawet będzie go tam katował. Chyba myślimy podobnie w takim razie. Ale jeżeli Al Aya Quinta bez przygotowania
był w stanie trafiać Nurmagomedowa i to trafiał, tak kurczę, dobrze trafiał. Zrobił z nim 5 rund. I jak Rudy trafi... Raz. Raz, to będzie raczej, wiesz, ili co all over, a nie, bo już nie ma Goldberga, nie? Także, no, muszę powiedzieć, że chyba Team Connor. Ja też, zdecydowanie wydaje mi się, że... Można go że... lubić albo nie, no ale kurde, sportowych umiejętności, przegina, timingu przegina, tego, wiadomo, no, przegina oczywiście. Ale zobacz, jak doszedł dzięki temu. Ale w klatce jest po prostu fenomenalny. O, teraz pytanie też takie. Czy Juras nie przeszkadza Ci portal, z którym robisz ten wywiad? Z uwagi na fakt, że robił on oprawę Gali Najmana, swego czasu krytykowałeś portale, które z nim rozmawiają. Głównie MMA News, ale były też inne. Jak zadasz to Jaro, to szac. Zadałem. Nie, zatem nie, mieliśmy jakąś spinę? Chyba nie. Chyba nigdy nie mieliśmy żadnej spiny, jeżeli chodzi o ten. Nie, nie, no nawet nie. Nie! Wszystko jest okej. Okay. Juras, jestem krwiodawcą. Gdzie można zdobyć koszulkę krwawego sportu w Warszawie? Słuchajcie, niedługo naprawdę dać nam jeszcze chwilę, bo kurczę, jesteśmy trochę taki przy reorganizacji naszej fundacji, aby naprawdę bardzo mocno ruszyć z tymi akcjami. Koszulki będą do kupienia, może nie do końca te, które my rozdajemy na naszych akcjach, bo to będzie znak firmowy, że tego rodzaju koszulkę dostajesz tylko i wyłącznie oddając krew na naszych akcjach organizowanych przez moją fundację, naszą. A będą specjalne koszulki do kupienia, też oczywiście z logotypami krwawego sportu, z których dochód w 100% będzie przeznaczony na działania fundacji, czyli na organizowanie kolejnych akcji, zakup koszulek i tak dalej, bo chcemy naprawdę, abyście oddając krew czuli się wyróżnieni. O, jak ukryłeś swoją kontuzję mostka przed włodarzami KSW, skoro połowa Legii o tym wiedziała? Nie wiem, po prostu im nie mówiłem, może nie doszło do ich informacji. Cześć Juras, pozdrowisz Nowy Sącz i Limanowa, klub halny Nowy Sącz? No pewnie, pozdrawiam jak najbardziej. Zdrowie, kiedy kolejna walka? Ja mam nadzieję, że w grudniu też, tak mówiliśmy wcześniej, więc jak ktoś dotarł do tego pytania, to pozdrawiam w ogóle cały halny, i miałem okazję u Was być, wielki szacun. Juras, czy zdarzyło Ci się kogoś ocyganić? Pozdro. Nie. Nie, w ogóle nie mam już złodziejskiej żyłki, nie? W jakikolwiek sposób taki, żeby kogoś oszukać, taki... Czy powiem wam szczerze, naprawdę to jest w ogóle historia mojego życia. Kiedyś, jak miałem, nie wiem, 10-11 lat, w sklepie był taki kosz z Michałkami, nie? I kurde, wziąłem tego jednego Michałka, ukradłem. Wyszedłem, siedziałem za sklepem na murku z 20 minut, 30 i go nie zjadłem, przyszedłem, po to ja nie go oddałem, nie? Tak mnie sumienie gryzło, że nie byłem w stanie tego zrobić. Absolutnie złodziejskiej żyłki nie mam. Połączę dwa pytania teraz ze sobą, kolejne. Jak wygląda komentowanie walki na żywo? Macie miejsca bardzo blisko klatki, jednak zauważyłem, że cały czas patrzycie w ekrany. Czy widzisz tam to samo, co wszyscy w TV? Czy masz pogląd na przykład wielu kamer w jednym czasie lub możecie sami zmieniać kamerę? Nie, mamy dokładnie to, co leci w telewizji. To jest ten sam obraz, a patrzymy na niego bardzo często z racji tego, że po prostu więcej widać z bliższej kamery niż kiedy siedzimy przy klatce, bo jesteśmy na wysokości podestu. Więc czasami jak w drugiej części klatki dzieje się coś, a zawodnicy są plecami do mnie, to bardzo często kamera pokazuje więcej i staramy się komentować. Myślę, że procentowo to jest 60-40, jeżeli chodzi o komentowanie z ekranu. Podobnie jak oglądasz galę na przykład z płyty, też często patrzysz na telewizję, na galę, tak, no bo czasami jest dokładnie czegoś nie tak. Widać. No. To będzie dobre pytanie. Witam Juras. Jak myślisz, czy włodarze KSW byliby zdolni, żeby zorganizować walkę Małysz vs Stoch? Na przykład, gdyby sami Skoczkowie wyrazili na to chęć. Czułbyś żenadę komentując taką walkę? Czy byliby w stanie to zrobić? Oczywiście, że byliby w stanie zrobić i jakby się panowie zadeklarowali, to ogień. Zresztą wiem, że nasza kadra skoczków w ogóle pozdrawiam bardzo serdecznie i wielkie ukłony dla Was. To wiesz, fani, jeżeli chodzi o MMA, ze sporo wiedzą. Także kto wie, no, czy czułbym żenadę? Wiesz co, no ja już komentowałem takie walki, że do tej pory mi wstyd, nie? Pytanie numer 193. Kiedy pijemy? Ty, dajcie do sportu wrócić. Wakacje mi się kończą. Czy KSW powinno odbanować Wojtka z MMA News? To jest ich sprawa. Ja w ogóle nie wnikam. Też wyszło takie sytuacje jak ze mną, więc po prostu czysto po ludzku, wiesz, wyrzucili go z tego. Są takie, kurcze, nie wiem, jest coś takiego jak etyka. Nie mówię nawet dziennikarska, no bo jeżeli chcesz być portalem branżowym, rzetelnym, kurde, no to czasami wiedzę, którą nabędziesz sposobami, wiesz, mocno nikczemnymi, no to jeżeli z tego robisz klikalność sobie i się tym szczycisz, no to nie do końca jest to etyczne moim zdaniem i to nie jest tylko moje zdanie, ale też dziennikarzy z zdecydowanie większym doświadczeniem, nie wiem, to nie mój styl, ja wiesz co.
Nie lubię clickbaitów, nie lubię dwulicowości ludzi, a tak właśnie działa Wojtek Mrozowski z MMA News. To jest jego sprawa, jego pomysł na portal. Ja po prostu ten portal, wiesz, nie klikam. No. Tylko, że wywalili, fajnie, to jest prywatna firma. Jakby mi ktoś przyszedł do firmy i robił pod górę, to prawdopodobnie też bym go wywalił. No, i więc jakąśkolwiek manifestację uwolnić Wojtka. No come on, ludzie, no bądźmy poważni. No. Są ważniejsze problemy w tym kraju. O, czekaj, skurcz mnie złapał po treningu. O, właśnie nogę zgiąłem. Dobra, już okej. Okay. A dlaczego musiałeś być na siłę fajny? To, czy jestem fajny, niech determinuje moi znajomi, którzy ze mną spędzają czas, a nie ktoś, kto uważa, że nie jestem fajny. Ja myślę, że jestem fajny, ej. I nie wstalałem się robić tego na siłę. A moja mama mówi, że jestem fajny, moja babcia też. A co ci mają powiedzieć? Czy gdybyś zobaczył na obstawce chuliganów naprzeciwko siebie Francisa Ngannou, to czy byś zwątpił? To no. Chociaż po ostatniej walce Francisa Ngannou, to można zwątpić. Zapytałbym się go, w którą, kto, wiesz, którą walkę, czy z Overeemem, czy z ostatnią. No z Overeemem to... To by się ustawka skończyła. Wielki ham. No. Czy pana mostek zaczął boleć dopiero po pierwszej rundzie? Czy przez 5 minut pierwszej rundy nie było widać żadnej kontuzji? Jak pan ją zakamuflował? Nie, w połowie rundy tam chyba przy wejściu w nogi taki nieudolny trochę mi ten. A to mi wcześniej strzelało wszystko i się jak źle ułożył, to tam blokowało mi trochę dopływu tlenu i kłuło po prostu bardzo mocno. I tak w połowie rundy i od połowy rundy zacząłem ten walczyć trochę bardziej z tym, że nie mogę wziąć oddechu, wiesz, pełnego, bo blokuje, więc cały czas takim, to zresztą na sparingach mi się zdarzyło, że takim, wiesz, ćwierć oddechu cały czas jedziesz, to nie ma szans, no kurde, mi tętno dopiero spadło 45 minut po pojedynku do normalnej wartości takiej wyjściowej, a tak cały czas było po 180, to zdecydowanie za dużo, no. Pytanie na czasie, Yoel Romero czy Robert Whittaker? Whittaker. Też tak obstawiam. Podczas wychodzenia na Narodowy rok temu na gali, to czułeś stres, czy raczej zachwyt tym powrotem? Po skryptum. Czy myślisz, że KSW udałoby się tak zapełnić stadion, gdyby nie twoja obecność? Co jak co, ale w Warszawie fanów ci nie brakuje. Nie, zachwyt, zdecydowanie zachwyt. Stres na pewno związany z powrotem, ale głównie zachwyt. Ja się strasznie jaram publicznością i wiesz, czym więcej, tym lepiej, czym większy szum, tym lepiej. Uję to ładuje pozytywnie sportowo, a na pewno w jakimś stopniu zapełniłem Stadion Narodowy. Czy beze mnie by się zapełnił? Nie wiem, no bo to nie wiem, musielibyśmy zrobić statystykę sprzedaży biletów i tyle. Na pewno dużo osób przyszło tam, aby trzymać kciuki za mnie. Czy jesteś za to dziękuję oczywiście. Czy jesteś klakierem KSW? Nie jestem klakierem KSW. Jeżeli ktoś uważa, że jestem klakierem KSW, to not my problem. To w ogóle ile angielski wstawek, jak jestem w ogóle ten YOLO. Czy tam? W jakiej fatość mówiłeś, że za żadną sumę i żadnych formule z najmianym się nie zmierzysz? Mm-hmm. A kto jest obecnie lepszy z braci Emelianenko, Fedor czy Aleksander? Zawsze Fedor. Cesarz. Czy herb Legii na ręce sprawił kiedyś, że miałeś z tego powodu kłopoty? Nie. Cześć Juras. Jaka jest twoja wymarzona walka pożegnalna? Zawodnik? Wynagrodzenie? Miejsce? Wynagrodzenie nie. Naprawdę szczerze, dlaczego ciężko powiedzieć ludziom, że ja nie wróciłem po pieniądze. Ja naprawdę świetnie ułożyłem sobie życie zawodowe, patrząc na jego progres, ilość zainteresowania, pracy, propozycji, możliwości rozwoju. Ja mam za co żyć. Po prostu mam za co żyć, wiesz. Ja nie poczekuję, że ja będę miał willę teraz, w ogóle śmigłowiec na podejście. Ja nie potrzebuję takiego życia. Teraz, jeszcze, poczekajcie, nie? Do tego wynagrodzenia nigdy nie będzie. Ja wróciłem, bo mi brakowało cholernie adrenaliny, z której się cieszę. Reżimu treningowego, który jest jakąś też moją ucieczką od obowiązków codziennych, bo mam wytłumaczenie, że wiesz, mogę sobie odwołać robotę, mogę to zrobić, mogę poukładać, że tylko trenuję. Super, ja jakkolwiek to brzmi, ale odpoczywam wtedy. Trochę bardziej psychicznie, może nie fizycznie. Ale nie wiem, rywal miejsce, nie? Rywal miejsce zdecydowanie. Wynagrodzenie, o czym mówimy, jak ja do tej pory nie wybrałem pieniędzy za gale. Nie wiem, Stadion Narodowy niech będzie jeszcze raz, w ogóle super, pożegnać się, a rywal jest dla mnie naprawdę drugorzędny. Dlaczego twoim zdaniem Cain Velasquez nie wróci do czynnej rywalizacji w UFC? Czym jest to spowodowane? Usada, kontuzje czy jeszcze coś innego? Zawsze chciałem zobaczyć Velasquez vs. Overeem, ale to, jakie inne zestawienia z nim przepadły. No, ja bardzo żałuję, bo jestem wielkim fanem Caina Velasqueza jako zawodnika. Miałeś koszulkę nawet kiedyś. Tak, tam mam cały czas ją i zresztą ostatnio w niej nawet chodziłem. Także... To jest bardzo stara koszulka. To jest bardzo stara koszulka. No ale fakt, no nie wiem, kurczę, nie wiem, kontuzje chyba, on porozbijany strasznie jest i konsekwentnie nie wiem, czy wracając teraz to byłby ten sam Cain Velasquez, który był jak kończył swoją karierę wtedy. Znaczy nie kończył, bo on nigdy chyba oficjalnie nie zakończył tej kariery. Jeszcze nigdy nie padł w wstrzymał, tak, może wstrzymał karierę przez różne wydarzenia. Najlepszy bokser wagi ciężkiej wszechczasów to?
Mike Tyson. Mike Tyson. A jak bić, żeby nie było widać? Nie wiem, jaki masz plan. Ja wiem, ale mówię tej osobie do razu to pytanie. Albo czy chcesz, żeby to był jakiś przytyk do mnie? Nie, wątrobę, nie? Wątrobę nie widać. Może pęk... Chyba nie, nie widać. Nie, ewentualnie pięści będzie widać na żebrach. Panie Łukaszu, proszę. Czy będzie seria vlogów Juras Musisz 3 podczas przygotowań do kolejnej walki, którą chciałby pan stoczyć pod koniec roku? Pozdrawiam gorąco, życzę zdrowia i wszelkich sukcesów. Zobacz, dopiero powiedziałeś pół godziny temu, że chcesz walczyć pod koniec roku, oni już to wiedzą, 2 miesiące temu. Widzisz? No super. Przede wszystkim pozdrawiam również bardzo serdecznie. I będzie. Jeżeli będą przygotowania do walki, to na pewno wrócimy z Juras Musisz 3. Piotrek jest już gotowy, który jest odpowiedzialny za nakręcenie i montaż. Osoby, które uprawiają sporty ekstremalne, często nie wiążą się w stałe związki, bo codziennie ryzykują zdrowie i życie i nie chcą narazić bliskich na taką stratę. MMA również zmusza do zostawiania zdrowia na sali treningowej i w klatce. Czy z tyłu głowy zawodnika pojawia się głos, który mówi: ok, już starczy, moi bliscy mnie potrzebują, nie mogę dalej ryzykować swoim zdrowiem, koniec z tym dla nich? Na pewno, każdy zawodnik na pewnym etapie swojej kariery sportowej dochodzi do takiego momentu, kiedy musi sobie odpowiedzieć na takie pytania, a to, w którą stronę zamieni te pytania, no to już jest indywidualna sprawa wielu chłopaków, no ale to jest jakiś tam problem. Żeby przestać. Żeby przestać, no bo to jest, kurczę, uzależnienie, którego ktoś, kto nigdy tego nie robił, nie jest w stanie zrozumieć. Uzależnienie od adrenaliny, bo to o to chodzi, nie od bólu, no bo kurczę, kto jest, wiesz, no, trzeba być normalnym masochistą. Okej, no dobrze, no niech się podwieszają na sutach do sufitu, no, jak potrzebują. Luz, ale każdy jest uzależniony od adrenaliny, prędzej czy później będzie chciał ją poczuć ponownie. Czy starsza gwardia zawodników polskiego MMA to w dużej mierze gangsterka? Nie mam na myśli oczywiście przestępstw, gwałtów czy morderstw, a bardziej osoby, które w młodzieńczym wieku, może wciąż, miały większe zatargi z policją czy prawem niż przeciętny Kowalski. Na pewno wielu zawodników tej starej generacji miało jakąś tam styczność z taką działalnością, ale czy obecnie jest to? Nie, chyba większość jednak zawodników, którzy tak jak ja, wywodzą się ze sportów jakichś innych i potem idą w MMA, no to raczej nie wiem, no ja nigdy nie zostałem zatrzymany do jakiejś sprawy gangsterskiej. Jakie masz relacje z Różalem, jak odszedł z KSW? Bardzo dobre. Friends forever. Co sądzisz o piłkarzu Ronaldo z Brazylii? Znaczy Luis Nazario de Lima, Ronaldo? Tak, Nascimento jeszcze. Tak. Nascimento, właśnie. Co? Nie, no kurczę, fajnie, wiesz. Nie no, wielkim fanem byłem, jak wszyscy chyba byli fanami jego talentu i spoko. Pamiętam tą jego fryzurę, ja mam tu taki kwadracik wycięty tylko włosów, a resztę na łyso. I tak później tylu ludzi w Polsce było widać z taką fryzurą. Głupie to było. Głupie, ale za cię osób chodziło wtedy, no. Ale to głupie. Ja sam wychodziłem na boisko grać piłkę, to patrzę 3 osoby. Muszę zadzwonić, to muszę zrobić jakąś małą pauzę. Tak, pauzę, tylko czekaj, dobra. Jeszcze sobie z toalety skorzystam, zadzwonię. Drodzy, pauza. Pauza, uważajcie. No to pytanie numer 213. To jest jakieś szaleństwo w ogóle, ile my to siedzimy. Jak myślisz, czy w najbliższym czasie któraś z topowych twarzy KSW przejdzie do UFC? Nie wiem, najbliższy czas. Pół roku, to myślę, że tak. Czy gdyby była propozycja walki w kategorii ciężkiej, to czy podałbyś rękawice? Interesuje cię walka z Jayem Silvą? Nie wiem, czy Jay Silva to jest zawodnik, który mnie interesuje. Znaczy, to nie jest też jakiś tam specjalnie... Ja sobie, nie wiem, nie wybieram nigdy rywali, a w ciężkiej... Ja mam kilka pojedynków w ciężkiej, więc to nie jest żadna nowość dla mnie. Czy są pewne niuanse, które byś zmienił czy naprawił w KSW? Więcej gal. Czy uważasz, że brak Różala w KSW jest stratą dla tej organizacji? Tak. Pamiętam, że swojego czasu widziałeś się z Bartoszem Walaszkiem, twórcą m.in. Kapitana Bomby i Blok Ekipy, i chyba miałeś mieć swój gościnny udział w tym drugim serialu. No cały czas, kurczę, to było dawno temu, w międzyczasie wyszedł jeden pojedynek z galą MMA na Grochowie, ale to sponsorowany odcinek, tam Kornik mnie wygryzł wtedy. Ale cały czas mamy kontakt z Bartkiem, więc myślę, że prędzej czy później zrobimy coś głupiego razem. Czy byłeś świadkiem ustawiania walki? Nie, nigdy. Nie, nigdy, i to też jakieś, kurcze, naprawdę. Rozdmuchane, że kurcze są walki ustawiane. Nie są, naprawdę. Jakby były, to ja bym o tym wiedział, myślę, że jako jeden z pierwszych, o ustawianiu walk. Mówimy w polskim MMA, nie? Nie te pieniądze, ludzie. Jaki freak w KSW był dla ciebie najciekawszy, a który najwięcej wniósł do federacji? Najwięcej wniósł debiut oczywiście Pudziana w KSW, bezwzględnie.
podwoił oglądalność gal. I to jego debiut na początku, ustalmy, że był freakiem, a teraz już freakiem nie jest. Jak to robisz, że mimo braku rozgrzewki potrafisz kopać tak wysoko? To no, lata pracy w taekwondo, no i tak te ścięgna zostały po prostu rozciągnięte, mimo nawet braku rozgrzewki i treningu i rozciągania dużego cały czas ten zakres ruchu pozostaje. Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje podlizywanie się właścicielom KSW jest żałosne dla większości opinii publicznej? Cieszy mnie się, że ktoś zadając te pytanie zrobił najpierw badania opinii publicznej, aby to stwierdzić, także naprawdę szanuję determinację do tego, żeby mi dopieprzyć, ale podlizywanie się, no kurde, to też jest mocno nadinterpretacja. Nie znasz w ogóle, dlaczego ktoś tak pisze, jak mnie, nie znasz mnie, to nie oceniaj, jest mi teraz przykro. A czy w okresie twojej najwyższej formy miałbyś szansę pokonać Janka Błachowicza w obecnej formie? Nie. Jaki masz rekord w wyciskaniu leżąc? Nie wiem, nigdy nie wyciskałem rekord. Jakiej muzyki słuchałeś w okresie szkolnym, a jakiej obecnie? Proszę, podaj po trzech wykonawców. Michael Jackson, New Kids on the Block kiedyś. Są materiały w ogóle, a to kiedyś może to upublicznię. Jak robiłem występy jako New Kids on the Block, jako jeden z New Kids on the Block, Johnem byłem. Świetna w ogóle, legionowo pozdrawiam amfiteatr w Legionowie i szkołę podstawową numer 8. A tak, nie wiem, no. Zmienia się. Ja po prostu nie zamykam się absolutnie na żaden rodzaj muzyki. Jeżeli coś jest fajnego i godnego posłuchania, to nie ma dla mnie znaczenia, z której strony pochodzi. Zależy też od nastroju. Jak mam klimat na hip-hop, to słucham hip-hopu. Jak mam klimat na to, żeby dopieprzyć mocno sobie, to słucham czegoś mocnego, gitarowego. A jak mam ochotę trochę popłakać poduszkę w kącie za to, że jestem klakierem i podlizywaczem KSW, to prawdopodobnie włączam wtedy Celine Dion. Cześć mistrzu, jak wrażenia po jeździe na torze swoją MT-10 SP? Zajebiście, w ogóle ten motocykl świetnie się sprawuje na torze i teraz na początku września jadę do Łodzi na tor razem z Yamahą i mam nadzieję, że jeszcze będzie lepiej. Czy byłeś, jesteś członkiem Teddy Boys 95? Nie, ulewajmy te pytania piłkarskie. Tu będę rzucał pomidorami, mam ich wiele. O, a to jest ciekawe pytanie. Jaki przewidujesz wynik starcia Miocić versus Kormier? Wydaje mi się, że Miocić ma swoje szanse, ale jednak wiesz, Kormier z tym swoim prawem sierpowym może namieszać. Dawno to było. Także stawiam na Kormiera. I wraz, jakaś akcja Krwawy Sport w Łódzkim? Tak, no tak jak mówiłem wcześniej, pracujemy nad tym, aby zrobić taki stały kalendarz już akcji, przynajmniej do końca roku i zamierzamy naprawdę być w kilku miastach w Polsce, między innymi w Łodzi. Czy nie uważasz, że wychodząc do walki z tak ciężką kontuzją, z jaką wychodziłeś do ostatniego pojedynku, nie ryzykujesz jedynie swoim zdrowiem i życiem, ale także tym, co KSW nie tylko budowali przez te wszystkie lata? Chodzi mi o budowanie dobrego wizerunku MMA. No i jest to gdzieś tam z tyłu głowy. Bardzo dobre pytanie, szacun. Ale naprawdę, no kurczę, w świadomości myślę, że takiego troglodyty jak ja od sportu walki czasami tli się jeszcze jakiś pierwiastek, nie wiem, ambicji, która trochę przesłania trzeźwe myślenie. I ja myślę, że to głównie zagrało przy decyzji o tym, żeby wyjść z kontuzją. No bo nikt o zdrowych zmysłach wchodzący do klatki MMA nie zakłada, że może coś się stać złego. Jak zaczynasz myśleć o tym, że coś może ci się stać, to prawdopodobnie to jest czas, żeby już nigdy nie rywalizować. Kiedy odwiedzisz swoich fanów w Glasgow? Może jakieś seminaria, przybicie piątki i piwko z ziomkami z Legii? No szkoda, że Artur już nie gra. Znaczy, może i dobrze wobec różnych wydarzeń, nie, ale football win i tak dalej. Nie wiem, no myślę, że będzie czas na pewno i na Glasgow. Zamierzam gdzieś tam może motocyklem trochę zwiedzić Glasgow, chociaż u was pada cały czas to trochę lipa, jeżeli chodzi o asfalty, ale słyszałem, że widoki są zajebiste, więc jest szansa na to, że w Glasgow będę. Gdyby w razie kolejnych zwycięstw włodarze zaproponowali ci walkę o pas mistrzowski, to przyjąłbyś tę propozycję? Tak. Dlaczego nie? Bardzo wyczekuję powrotu Aziza Karaoglu do KSW. Jak ty byś się zapatrywał na taki powrót, patrząc głównie na względy czysto sportowe? Czy uważasz, że jego powrót jest możliwy? Starcia z Materą czy Janikowskim byłyby genialne. Jaki scenariusz widziałbyś w ewentualnym rewanżu Aziza z Mohamedem? Oj, to świetny zawodnik, dający fajne widowiskowe pojedynki, ale myślę, że przez pryzmat tych wszystkich wydarzeń, które się działy, nie ma na to szans, żeby wrócił. Czy ja bym go widział sportowo? Tak, na pewno w takiej walce z Mohamedem ponownie, oczywiście, no ale wiem, że to się na 99,9% nie wydarzy. Jak oceniłbyś szansę Marcina Najmana w starciach z Pawłem Mikołajewem oraz Tomkiem Oświęcińskim? No, 2-0 dla chłopaków. Jak widzisz przyszłość Tyberiusza Kowalczyka w KSW?
Oj, nie wiem. Nie wiem, jaki ma w ogóle Tiberiusz plan na dalszą swoją karierę w MMA, więc ciężko mi ocenić jego przyszłość. Siema Juras. Powiedz mi, czy są zawodnicy, którym nigdy byś nie mógł walki, gdyby cię wyzwali? I kim się zawsze inspirowałeś najbardziej? Van der Leyen Silva, to już mówiliśmy na samym początku. A czy są zawodnicy, którym odmówiłbym walki? Czy nie odmówił walki? Tak, walki. No to takie kurcze, takie nazwiska, nie? Tak jak Wanderlei Silva. No mówiłem, że Silva wchodzę do klatki. To, że tam być, prawdopodobnie będę na ojomie leżał ze 3 miesiące, to jak będę wychodził ze szpitala, to zrobię... Tada! Jak zaczęła się twoja motocyklowa przygoda i wymień, jakie miałeś motocykle do tej pory? Kurczę, takie jakby, na których jeździłem, to ich było dużo. A takie, które miałem już, że mogłem przyprowadzić, bo swego czasu moja była żona była bardzo mocną przeciwniczką wszelakich motocykli, więc na czas też kariery sportowej troszeczkę tego było mniej. Ale pierwszy był tak Honda VTX, takim moim. Miałem przez jakiś czas kiedyś, lata świetne temu, skuter Simpsona, jeszcze pamiętam taki, chciałbym powiedzieć, że łososiowy, ale też miałem ze 2-3 dni, bo potem dużo rzeczy się tam wydarzyło z tym. Jeździłem też na motorynce, ale to nie była moja, bo wiesz, moich rodziców raczej nie było stać ani na Simpsony skuterów, ani na motorynki, więc zawsze to było takie motocykli, które pożyczałem. Ten skuter Simpsona to chyba wymieniłem za jakieś G.I. Joe, pamiętam, ale tam rodzice tego chłopaka stwierdzili, że to jednak marna transakcja, więc musiałem oddać. No ale pierwszy taki, potem miałem takie motocykle, które gdzieś były bardziej u kolegów, bo nie mogłem mieć ich u siebie. A VTX to był taki pierwszy, który przyjechał legalnie, stał już na parkingu pod blokiem. Moja żona była już się wtedy przeprosiła z tym i stwierdziła, że okej, że nie ma szansy z tym walczyć. I potem jeszcze kupiłem Yamaha, oczywiście MT-09, no i potem dziesiątka, tak? Także. Przed takich motocykli, których jeździłem, to jest mnóstwo tego, nie? Ale takich, że moich, za które musiałem zapłacić, to no to parę lat temu, no. 10 lat temu ten VTX. Może nie 10 lat. Przed którą walką byłeś najbardziej obstrany? A nie, mam czegoś takiego, że jestem obstrany. Naprawdę, potrafię kontrolować swoje zwieracze. Także, także nie zastanawiam się nigdy w gacie, sorry. A jeżeli chodzi o stres, to też jakoś niespecjalnie stresowałem się pojedynkami. Zawsze istnieje taki pozytywny stres, który cię bardziej napędza niż paraliżuje. Ja pytanie z innej beczki. Co było pierwsze, jajko czy kura? Bo do tej pory nie wiem. Ja też nie wiem. Jak ktoś będzie znał odpowiedź na to pytanie, to czekam. Czy na Żylecie była kiedyś śpiewana przyśpiewka z Playsona z Vlog Ekipy? Legia Warszawa to najlepszy klub. To nie jest to, że zostało to śpiewane, bo tylko to jest część jednej z piosenki, która jest śpiewana na Żylecie, więc jest notorycznie co mecz. Czy chciałbyś skomentować kiedyś jakiś mecz lub galę sportu walki po angielsku i czy pracujesz nad angielskim akcentem? Czy chciałbym skomentować? Pewno tak, ale czy na obecną chwilę mój angielski nie jest na takim poziomie, abym mógł komentować sobie swobodnie galę po angielsku. Niemniej jednak mam taką ambicję i plan, aby wziąć się za niego, żeby wyszlifować poprawność gramatyczną mówienia luźnego właśnie do tego stopnia. Także to jest mój taki mały plan na to, żeby do końca roku zacząć już pracować z kimś pod tym względem, pod tym kątem. Ja jestem samoukiem, jeżeli chodzi o język angielski, to też ważne. Nie chodziłem na żadne kursy, w szkole raczej się nikt nie uczył. Uczyłem się z wyjazdów, których było wiele w karierze sportowej, z telewizji, z filmów. I jestem absolutnie samoukiem, jeżeli chodzi o język. Jestem świadomy tego, ile błędów popełniam. Niemniej jednak nie przeszkadza mi to, aby robić wywiady dla telewizji po angielsku. Nie mam problemu, no tylko okej, niech się ktoś pośmieje, jakiś tam English Nazi wie, że robi błędy. Ale bardzo dużo tych English Nazi, stając przed zawodnikami, żeby zrobić z nim wywiad, prawdopodobnie by zapomniało, wiesz, nie wiem, tam coś, I have albo coś. Nie? Myślisz, że jak Cormier wygra z Miocićem, to zostanie w ciężkiej? Myślę, że ten, że wiem i prawdopodobnie widziałbym jego pojedynek z Brockiem Lesnarem. Ciekawa teoria. Jakbyś nie miał tej 7-letniej przerwy od startów w MMA, to myślisz, że spróbowałbyś swoich sił w kategorii średniej 8-4? Bo mamy czy cipek walczyli w 9-3, ale z biegiem czasu zaczęli zrzucać do 8-4. Nie ma szans. Ja bardzo dużo kilogramów robię do 9-3, więc do 8-4 prawdopodobnie zabiłoby mnie. Trener Jocz jest najlepszym trenerem, z jakim pracowałeś? Jednym z najlepszych. Co sądzisz o tym, że KSW chyba zaraz zatrudni cały UFD Gym? Bracia Zawada, Erko, Roberto, Zulicz. No, Zawada jeden już odszedł z KSW. W takich dziwnych okolicznościach trochę w sumie.
sam dostał kontrakt. No, nie robili chłopaki problemu. Ale chyba miał ważny kontrakt. Miał ważny kontrakt z KSW, no, ale no, widzisz, no kurczę, no można się dogadać. I tyle. Szkoda dla Federacji KSW. Myślę, że dobrze dla Dawida, który chce się rozwijać. Poszedł do UFC. Zobaczymy, jak będzie się toczyła jego kariera. I tyle. A czy co tam UFD Gym? No wiesz, zawsze taniej jechać lepiej jednym busem. No, musiałem to powiedzieć. No nie, no ale zarzućcie jakiś brak poziomu sportowego zawodnikom, którzy przyjeżdżają z UFD Gym. Nie, bo to jest bardzo dobry gym. I tyle. No. Po prostu dobrze się współpracuje z jednym menadżerem. A że mają tylu fajnych zawodników, to wykorzystują to. Czy John Jones wygrałby ze Stipe Miociciem i Brockiem Lesnarem? Tak. Też tak uważam. Czy twoim zdaniem Mateusz Gamrot powinien dostać szansę na main event w KSW? Moje zdanie jest takie, że obecnie w szczycie formy powinien dostać walkę z kimś pokroju Nurmagomedowa. Kto by wygrał starcie, Khabib czy Gamer? Ja myślę, że z racji doświadczenia dużych pojedynków obecnie faworytem zdecydowanie Nurmagomedow. A czy Gamer zasłużył na main event? Na pewno chciałbym go widzieć w walkach bardzo wysoko na karcie, ale to oprócz poziomu sportowego też wiadomo, że muszą zagrać różne wszelakie marketingowe zabiegi i mam nadzieję, że KSW będzie w niego inwestowało, aby Gamera wypromować do tego stopnia, żeby sprzedawał największe hale w Polsce. Zasługuje na to sportowo bezwzględnie. Rozumiem, że ten obrotowy łokieć był trochę na wzór Luja Ogłuszacza Bonusa BGC. Zawsze. Czy miałeś przyjemność poznać Artura Bieńkowskiego? Jak tak, to jak jest prywatnie? Nie miałem. Nie znamy się. Czemu w Łodzi nie wychodziłeś przy śnie o Warszawie? Bałeś się odbioru kibiców LKS-u i Widzewa, czy po prostu chciałeś wrócić do starego entrans? Nie, głównym powodem było to, że chciałem wrócić do mojej piosenki, przy której wychodziłem jednak do zdecydowanej większości moich pojedynków, ale faktycznie też na pewno podyktowane tym, aby, wiesz co, jestem jednak na terenie, wiesz, ja też jestem kibolem, no. Więc tak jest z szacunku no, dla łódzkich klubów, no nie będę ich drażył o Warszawie, tym bardziej, że mam po tych stronach barykady też również swoich znajomych i wiem, że przez nich to zostało docenione, uszanowane i tyle, no tak się złożyły dwie rzeczy w sumie. Kto ma najlepszą piosenkę na wejściu KSW? Ja. Nie licząc twojego snu o Warszawie. Michał Materla, do góry łeb. W jakiej dzielnicy sobota. W jakiej dzielnicy Warszawy mieszkasz? Białęka obecnie. Najpierw twój szwagier poznał ciebie, czy twoją siostrę? Mnie. Bawara Wojtaza, czy Nissan GT-R? No, to ciężki wybór, ale jednak Nissan GT-R, jestem zakochany w tym samochodzie. Naprawdę. A ile to jest 8, co to jest 5 i gdzie jest Nemo? Nemo się znalazł już. Chciałem powiedzieć, ktoś chyba nie do końca oglądał. Bez żadnej obrazy, ale nie lepiej trenować sobie dla siebie, a po prostu walki zawodowe sobie odpuścić, bo szczerze powiedziawszy, to już nie jest ten sam Juras, co kiedyś. No, wiesz co, to zgodzę się pod wieloma względami, ale naprawdę, wiesz, chęć rywalizacji dla mnie jest silniejsza niż to. Mam nadzieję, kurczę, no dajmy sobie jeszcze jedną szansę, ustalmy. Jak będzie marny, będzie lipa, no to obiecuję wam, że sfiniszuję, aby nie denerwować tych wszystkich, którzy tak uważają. A jeżeli będzie show, no to dajcie się bawić dalej, no. Czy uważasz, że gdybyś obecnie był w swoim prime time sprzed kilku lat, to pokonałbyś obecnego Narkuna? Ciężko mi to powiedzieć teraz. Tomek jest fenomenalnym zawodnikiem i widać straszny progres, który robi z walkę na walkę i myślę, że nie. Myślę, że to też są inne czasy, jeżeli chodzi o MMA. I Tomek w moim prime wygrałby ze mną pojedynek. Co zrobiłbyś, gdybyś spotkał się z Najmanem w windzie bez kamer? Uważam, to co napisał w ostatnio, to chamstwo, na przykład to pijany kierowca spowodował wypadek, a nie, że ty prawie zabiłeś ówczesną dziewczynę. Ktoś by, wiesz, na pewno z windy wysiadłaby jedna osoba. I teraz pytanie, na którym piętrze wysiadłby Juras? Z kim chciałbyś zawalczyć z innych organizacji UFC, FAN lub ACB? Nie mam takich ambicji, nie zajmuję się w ogóle takimi rzeczami. To powiedz nam, czemu kobiety są pierdolnięte? Bo baby są jakieś dziwne, czy baby są jakieś inne. Taki film był, coś w tym jest. Ulubiona potrawa? Potrawa? Tak. O kurczę, nie wiem, pizza. Pizza. Team pizza. Pizza. Rural też powiedział pizzę. Kaj się strzyżesz, piorunie. Zazwyczaj sam. Ale jeżeli już idę, to Barberiana, parę metrów dalej od czempiona. Ja też tam chodzę, no. Jeździsz. Ewentualnie tutaj do hop-hopu czasami na Jerozińskie, jak tam nie ma mojego gościa. Ale w większości jednak z braku czasu to maszynka, po prostu jadę do zera i tyle, no. Juras, jaki masz pas w brazylijskim jiu-jitsu? Purpura. Które z suplementów firmy Iron Horse polecasz najbardziej i dlaczego? Magnez na pewno.
bardzo dobry, świetny, nawet bym powiedział chyba jeden z najlepszych na rynku. I szamie sobie aminki, też są spoko, białko mają bardzo smaczne. I teraz jeszcze z racji tego, że jestem stary, to jeszcze tego flexa jem na stawy. Gdzieś jest okej. Okay. Witam. Co sądzi Juras o gali pana Najmana vel White Don King? I czy nie obawia się, że już nie będzie mógł oglądać tego potwora w ringu poprzez poważną kontuzję, w którą popadł po bardzo ciężkiej walce? Liczę na poważną odpowiedź bez szyderstwa. To było świetne, poważne pytanie. Dlatego no, dużo zdrowia przede wszystkim, bo raczej nie mam tak, że życzę komuś źle. No dobra, mam, żartuję. Ale nie publicznie. Kolejne pytanie o wyjście do walki z Zawadą. Jesteś inteligentnym kolesiem. Dlaczego chodzisz na mecze? Dla mnie piłka nożna to jest sport dla ćwierć mózgów i kojarzy mi się tylko ze sceną z filmu Dzień Świra. No nie, nie zgodzę się. No, naprawdę jakbyście poznali przekrój społeczeństwa, które zasiada na trybunach, wszelakich trybunach, bo stadion to nie tylko Żyleta, nie tylko Ultras, nie tylko Prawy, to byście zrozumieli, że piłka nożna to sport, który właśnie świetnie jednoczy wszelakie warstwy społeczne, powodując, że podczas tych 90 minut spotkania zanikają jakiekolwiek granice, którymi my żyjemy na co dzień. Polecam, zachęcam. Łukasz Juras-Jurkowski. Powody, dla których pijasz whisky. Wolisz szkocką, amerykańską, bourbon czy irlandzką? Nie, bourbon. Wielki fan Jacka Danielsa. A powody, dla których pijam, bo lubię. No. Nie wiem, no kurczę, no, jak ktoś się lubi, to się to robi. Może nie tam butla na wieczór, ale lubię czasami po ciężkim weekendzie, na przykład zjeżdżam w niedzielę do domu, no to może nie o 12, wiadomo, bo jeszcze nie wiem, z UFC nie odespałem pewno, ale wieczorem otworzyć tą butlę. No. Środa też jest taki dzień, jest, gdzie mam, w zasadzie środa jest jednym moim dniem wolnym dla mnie, że nie mam obowiązków względem dziecka, że nic nie robię i bardzo się często zdarza, chociaż ostatnio też niestety na środę trochę roboty wziąłem i różnie, że w środę mam swoich takich przyjaciół, z którymi wychodzimy na miasto, napić się kilka drinków i wrócić do domu i nie wiem, no poczynek relaks. Juras, czy Janek dostał tą skrzynkę whisky, którą mu obiecałeś? Zapiszę sobie. Czekajcie. Kurde, no. A teraz mam następny pojedynek, to muszę... Dobra. No, muszę to ogarnąć. A jak mi się ładnie udało zagwizdać, ja nie umiem gwizdać. Kurwa. Ja w ogóle potrafię gwizdać, moje dziecko robi z tego zawsze wielkie szumi, swoim koleżankom mówi, żebym pokazał to. Potrafię gwizdać tak, że nie będzie wiedział, że ja gwizdzę. Bez układania ust. To jest dobry skill. Pokaż. Co mam zagwizdać? No nie wiem. Cena Warszawy. Uza, brzuchomówca prawie. No a także jakby pytaliście tam, co mogę robić jeszcze oprócz tego, na starówce będę gwizdał. Gdzie można cię spotkać? Oprócz tej starówki, jak zaczynasz gwizdać. Na sali, w telewizji, na stadionie Legii i wszędzie, gdzie jadę. Obserwujcie moje kanały social mediowe. Tam zobaczycie informacje, gdzie jestem. Przy biegłej piątku zrobimy zdjęcie. Zawsze z przyjemnością. Jaki kolor bielizny ma Hania Głowacka? Juras, na pewno już wiesz. Wiem. Tak, to stare pytania, co? No stare, no mówię. Pytanie, czy jest pan za imigrantami z Afryki i Syrii w Polsce? Jak nie, to dlaczego ja ich nienawidzę? Lubię takie skrajności, nie? Najpierw pytają, dlaczego, czy tak, ale później jest... Kurczę, też pisałem tego bloga chyba na ten temat. To jest, wiesz co, nie ruszajmy polityki na razie i takich problemów imigracyjnych i tak dalej. No nie, bo zazwyczaj za chwilkę to się skończy dla mnie jeszcze fatalnie i tak dalej. Myślę, że jeżeli ktoś śledzi moje teksty, które piszę, to doskonale wie, jaki mam pogląd na tę sytuację, w ogóle całą geopolityczną. No. Dlaczego jesteś tak głupi i nie wierzysz, że Sokoju sprzedał walkę w pojedynku z tobą? To dlaczego jesteś tak głupi, że nie poświęciłeś chwili na obejrzenie wcześniejszych walk Sokoju? Aby stwierdzić to, co wszyscy wiedzą, że Sokoju od połowy drugiej rundy nie ma prądu. Czy trenujesz jeszcze taekwondo? Nie brakuje ci do boku i powtórzenia czasem kilku układów? Nie, o Jezu, układów nie nienawidziłem. Robiłem to, bo tylko wymagane były napasy, ale szczerze nienawidziłem, nawet nie pamiętam. Moja głowa wyparła to po zakończeniu kariery w taekwondo. I nie brakuje mi jakoś, chociaż na pewno zbieram się do tego, żeby wziąć do bok, wziąć pas i pojechać do trenera Tomka Szczepaniuka, aby sobie jakiś taki jeden trening just for fun zrobić. Na jakie gówno, jak to określiłeś, najechałeś wtedy na autostradzie? Zapewne patrząc w telefon. Nie, telefon naprawdę nie patrzyłem, to nie ma. Tak samo jak nie zasnąłem za kółkiem i tak dalej. Trochę taki move przyszedł.
mam dowody, że nie byłem w telefonie, bo w jedną ręką prowadziłem, na drugie spała pewna osoba na mojej ręce, więc miałem zajęte. Nie wiem właśnie, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że to kawałek jakiejś opony był, no. Ale ustalmy, że troszeczkę jechałem za szybko, te 145, o którym mówiłem i porównując z takim mułem trochę, no nie zauważyłem, przyznaję szczerze, mój błąd i w zasadzie pierwszy raz jakakolwiek kolizja, no z mojej winy, na przykład kolizja samochodu, dobrze, że się, wiesz, z innym nie zderzyłem. Dwa, że też dobrze, jak mnie odbiło przy autostradzie, że mnie nie postawiło bokiem, bo myślę, że ilość dachów byłaby porównywalna z piruetami na jakichś dobrych zawodach w łyźwiarstwie figurowym, no i raczej byśmy tego wywiadu nie robili. Czy Juras pił kiedyś łychę Golden Loch z Biedry i co o niej sądzi, jeśli miał zaszczyt pić? Jeżeli miałem zaszczyt, nie miałem zaszczytu, postaram się nadrobić. Juras, dlaczego podajesz Rajko Święciskiemu? Przecież ogólnie wszyscy wiedzą, że to konfident. No wiesz, na kawę raczej nie chodzimy, no to nie wiem, w czym problem, że podaję rękę. A chyba chodzi o ważenie KSW. No, ustalmy, że mimo całej prawilności i mordeczkowatości wielu wszystkich komentujących są pewne zasady, które powinny być jednak trzymane przez tylko i wyłącznie kulturę fizyczną, tylko kulturę osobistą, tym bardziej będąc prowadzącym na przykład taki event. Tak szerzej myślmy czasami. Jakie trzy wyjazdy na Legię najbardziej wspominasz? Chodzi mi głównie o te w kraju u nas. Na pewno Widzew to zawsze taki był wyjazd, że trzeba było uważać, bo tam kamienie latały. W zasadzie od koluszek już. To trzeba było zawsze uważać na swoje zdrowie. Bardzo wspominam, w miarę współczesny wyjazd do Poznania. No to tam zanim oprawa wyszła jadąca po nas, to już było 2-0 dla nas i to tak było fajnie. Potem się wracało, w ogóle wiadomo jak to jest na wyjazdach, które są zwycięskie. 3-1 wygraliśmy wtedy, pamiętam, z Lechem na wyjeździe, a trzeci, nie wiem, jakiś na zakazie pewno. Ale nie wiem, no tych wyjazdów no trochę było jednak. Czemu zabiłeś żabę, odcinek później sam zginąłeś? Smutno mi. Mi też, no. Mi też, że tak wcześniej mnie wyeliminowali z serialu. Co bardziej bolało? Pęknięty mostek czy złamany kręgosłup moralny? Dobry. Pozdrawiam, kochony. Nie no, mostek zdecydowanie, mostek naprawdę. Kręgosłup cały czas się jednak trzyma w jednym kawałku. Czy kiedykolwiek uderzyłeś kobietę? Nie, nigdy. Nie, nigdy szczerze, no, chciałem powiedzieć, że na sparingach to co innego, ale jestem tak wychowany, że naprawdę. To w ogóle wiesz, no, to jest przytyk do tej sytuacji, do której zostałem pomówiony. I najlepsze jest to, że w sytuacji, kiedy ta informacja przez moją byłą dziewczynę została, wiesz, wyrzucona, to obrzydliwa informacja, dokładnie godzinę później, jako świadkowie w mojej potencjalnej sprawie, bo miałem być oskarżony, wiesz, sprawa nie została złożona, nie wiem dlaczego, nie toczy się przeciwko mnie jakiekolwiek postępowanie, odpowiedzcie sobie sami na pytanie, to wiesz, wszystkie moje, i moja była żona, i moje partnerki z związków takich dłuższych niż, to wszystkie zadzwoniły, że mogą być świadkami w sprawie i to zamyka temat, no. Temat zamyka też... Ale to bardzo miło z ich strony. Film. To prawda. Dziękuję Wam w ogóle za to, że tak się zachowało, no bo można o mnie wiele powiedzieć złego, nie? Każdy ma swoje demony, ale na pewno nie to, że uderzyłem jakąkolwiek kobietę z premedytacją. Co myślisz o ludziach zażywających kokainę, narkomanach, kokainistach? Jak to, nie wiem, czy przez pytanie Johna Jonesa, czy w ogóle, to jest takie ogólne pytanie? Chyba tak, co sądzisz po prostu? Nie wiem, no kurczę, no byle nie przy... Wiecie, ja jestem zwolennikiem, kurczę, no nie wiem, nie demonizowania wielu, różnie, jeżeli to nie jest zboczenie jakieś, wiesz, albo jakiś kryminał, no to jeżeli ktoś tam, wiesz, lubi sobie zapalić blancika wieczorem, no to wiesz, no nie róbmy z niego też narkomana, jak ktoś ma ochotę sobie wciągnąć kreskę przy weekendzie, to też nie mówmy, że kokainista, okej, jak codziennie ktoś wali, wiesz, koks, no to okej, no to jest problem, tak, to jest dla niego przede wszystkim problem i dla jego bliskich, bo ustalmy, że kokaina jest droga. To samo, wiesz, jak ktoś piguły, wiesz, napieprza cały czas i jest odkręcony, odklejony, to za chwilkę może być niegroźny dla społeczeństwa. To jest to problem, nie? Ale tak nie demonizowałbym nawet przez pryzmat blantów, wiesz, o Jezu, narkotyki złe, wiesz. Zobaczmy, ile osób codziennie wali gołdę i na chlana, wiesz, przychodzi do domu robić awantury i to jest większy problem niż jakikolwiek naćpany gość po kokainie, czy nastukany blantami 3 dni, czy wiesz, wykręcony po piksach różnych. Tak jest moje zdanie. No coś wspomniałeś o wódce, teraz będziemy mieli o to pytanie. Ile wódki ze szwagrem Janem pizgacie na jednym posiedzeniu? 2 razy 0,7, 2 razy litra, czy większa dawka? No to zależy. To zależy też, czy jest to wódka, czy jest to whisky, bo to determinuje różne te. Co odwalił Krokop, że stracił Twój szacunek? Wiesz co, brzydko się zachował po jednej walki z pokrajacem, kiedy przyszedł do narożnika podać mu rękę, podziękować, co jest normalną rutyną po każdym pojedynku. Z taką pogardą wziął, odwrócił się i odszedł, nie?
Dlatego w tej samej chwili stracił już cały mój szacunek jako osoba do człowieka. A wiem, że jest bucem na co dzień, bo mamy wspólnych znajomych i każdy ma dokładnie taką samą opinię o nim, więc okej, świetny zawodnik, ale buc człowiek. Jak długo trenowałeś u Mirka i dlaczego odszedłeś za pierwszym i drugim razem? Ja odchodziłem raz w zasadzie. Ja w ogóle nie wiem, skąd jest ta teoria, że dwa razy odchodziłem, że przychodziłem, odchodziłem, bo w zasadzie skończyłem przygodę z treningami u Mirka w momencie, kiedy Paweł Nastula przygotowywał się do Pride i szukał chłopaków do tego, aby trenować i poszedłem wtedy trenować do Pawła i w zasadzie o to Mirek ma na mnie największe pretensje, ale nie było tak, że wracałem i potem znowu odchodziłem. Nie, odkąd przyszedłem do Pawła Nastuli, no to w zasadzie przez najbliższe kilka lat byliśmy razem, potem tworząc Nastula Team. To jest pytanie, jak to już odpowiedziałeś, miałeś zabawne sytuacje związane z tym, że ty i zawodnik Kaiden Rapo i Juras macie takie same ksywki. Następne pytanie, ile najszybciej jechałeś na motorze? Do odcinki. Ale na niemieckich autostradach, żeby nie było. Albo na torze wyścigowym. O, następne pytanie. Co myślisz o biciu kobiet, które prowokują, szaleją jak klebniki, zdradzają, oszukują, kłamią? Nie, no wiesz, bicie kobiety nigdy nie jest żadnym rozwiązaniem, no i to nie jest żadne rozwiązanie. Są, myślę, że inne sposoby, aby je w cudzysłowie ukarać, niż bić, no. Co byś wolał? Wygranie Ligi Mistrzów przez Legię, czy Mistrzostwo Świata dla Polski? No i jako ten, nie no, Legia, Liga Mistrzów, no sorry. Musiałbym się zastanowić, wiesz, bardziej, ale mi swego czasu było długo nie po drodze z reprezentacją Polski. Byłem na niej obrażony po mundialu w 2006, gdzie tam przegrali, w ogóle wstyd był na tym mundialu. Byłem obrażony, więc to też determinuje teraz mój wybór. Ale już jest spoko, okej, jakby. Różnica między KSW a UFC? Ilość gal. No wiele różnic, to temat rzeka. Jakbyś nie znał prywatnie Jana Bochowicza i Tomasza Narkuna, na kogo byś postawił w ich bezpośredniej konfrontacji? Błagam, tylko nie odpowiadaj jak politycy. Błagam, Janek, naprawdę. Jeżeli wiedziałbyś 8 lat temu, że KSW tak się rozwinie, to zakończyłbyś karierę, czy walczył dalej? Wtedy na tamtą chwilę zakończyłbym karierę, bo tak sobie powiedziałem i tak zrobiłem. Niezależnie od tego, jakby miał świadomość, jak bardzo się rozwinie. Czy jesteś zadowolony z sytuacji, w której pierwszy mistrz turniejowy KSW, czyli ty, walczy niżej na karcie walk od Popka? Ja nie mam z tym problemu. Rozumiem mechanizmy, które działają i naprawdę nie mam z tym problemu. Jak dla mnie, to ja mogę walczyć na początku kart. Jak procentowo oceniasz szansę na walkę z Chmielewskim? Nie wiem. Patrzysz, prawie kończymy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czy miałeś kiedyś naprawdę ostre spięcie z włodarzami KSW? Nie chodzi mi o jakieś leki foch, czy tylko konkretną sytuację, na przykład jakieś zarzuty do twojej komentatorki? Tak, oczywiście. No, był taki czas, żeby staliśmy... A propos KSW, dzwoni Wojek. Poczekajcie. Panie dyrektorze, dzwonię za chwilkę. No, bo akurat jestem podczas wywiadu, gdzie dostaję duże pytania o tym, że jestem waszym klakierem. Proszę o wytyczne na SMS-a, co mam odpowiadać. Dziękuję. Co sądzisz o Glory Kickboxing? Czy pogadałbyś z odpowiednimi ludźmi, żeby można było oglądać na Polsacie? O, i z chęcią bym to widział. To jest naprawdę świetny kickboxing. Ja bardzo lubię komentować w ogóle walki czy Glory, czy Światy K1. No kurczę, bardzo bym chciał, żeby to było. Ale zamiast Glory na Polsacie wolałbym DSF. No ale. Jest to jakiś pomysł. A teraz pytanie. Wybierz jedną osobę, która miałaby obronić w barze twoją dziewczynę i nie mógłbyś być to ty, ani postać fikcyjna, na przykład Miocić, Dyszuła, Kormier, Pudzian, Rico Verhoeven, Wilder, Bedor, Różal, Nganu. Różal. Są proces zaufania. Jakie są twoje ulubione gry, na jakich platformach obecnie grasz? PS4 obecnie tylko i wyłącznie. Kiedyś byłem aż takim maniakiem, bo były różne ekskluzywy na PlayStation i na Xboxa. No to postanowiłem, żeby nie mieć dylematów, to kupiłem i Xboxa i PlayStation. Więc taki, wiesz, gamer 100%. Obecnie to zazwyczaj włączę wieczorem jakąś piłeczkę. Też mówię, tak jak mówiłem wcześniej, tego God of War'a teraz próbuję skończyć. Niestety nie ma tak dużo czasu wolnego, aby sobie pograć taki, kiedyś można było grać. Czy będziesz na Warsaw Games Week 2018, czy byłeś już na poprzednich edycjach? Byłem, bywałem zobaczyć, ale nie wiem, jak mi się zgra z kalendarzem. Raczej wątpliwe, bo zazwyczaj to są weekendowe imprezy, a ja weekendy pracuję najwięcej. Kalendarz mam gdzieś tam do marca już trochę pobozgrany. Jak wyglądało święto po zdobyciu Mistrzostwa Polski przez Legię? Albo grubo, albo wcale. Na jednym wywiadzie dla MMA.pl miałeś zawinięty banknot. Przydał się? A to dlatego było przecież.
Chyba dla tego, tak? Czy, a ja nie oglądałem. Dlaczego miałem zawinięty banknot? Nie, ja miałem chyba banknot i zwinąłem go chyba dla Michała Rogozińskiego, ale nie, chyba nie wiem, czy o to chodziło. Tak? Nie wiem, czy to, chyba tak. Co sądzisz? Nie przydał się, nie przydał się, nie wiem. Co sądzisz o opinii Różala, że KSW to cyrk? Pozdro, tutaj sprostuję, Różal powiedział na trybunie właśnie, że nie uważa KSW za cyrk, tylko pewne zagrania cyrkowe, że KSW ma. Także... No, kiedyś nawet na otwarcie tam mieli KSW cyrk cały. A był, cyrkus. Był, dokładnie. To jest dystans. Lubię to. Nie uważam, że są cyrkiem. No i nie mówię tego przez pryzmat, że ja tam teraz startuję czy coś. Zagrania cyrkowe, no to tak, na pewno angażę freak fightów, aktorów i tak dalej. To jest zagranie cyrkowe, no ale niech nie determinuje to opinii o pozostałych 8 pojedynkach w karcie walk, a które są świetne sportowo. Juras, jak zbiórka pieniędzy na krwawy sport ze sprzedaży pay-per-view? Ja wcześniej kupowałem dostęp z linka ogólnego KSW, ale jak ty walczyłeś, to kupowałem z twojego linka, bo uważam, że na szczytny cel zawsze warto. Jasne. Jestem ciekaw, jak ci poszło. Wiem, że nie możesz podać konkretnych kwot, ale może chociaż rząd wielkości. To było kilkaset złotych, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy lub ile osób kupiło? Kilkaset, kilka tysięcy. Czy jesteś zadowolony ze zbiórki, przy której gali udało ci się zebrać więcej pieniędzy, 39 czy 42? I przy okazji, kto w KSW sprzedaje najwięcej dostępów ze swojego linka? Nie wiem, kto sprzedaje, nie mam dostępu do takiej informacji. Dla mnie choćbym zarobił 100 zł za to, że kliknęliście ten link dedykowany, to byłoby bardzo dużo. Kurczę, powiem tak, że nas wyprodukowanie 100 koszulek na akcję kosztuje około 2,5 tysiąca złotych, więc przynajmniej 2,5 akcji będziemy mogli zrobić za te pieniądze. A jeżeli zależy wam, to oczywiście jak najbardziej opublikuję przelew z KSW na konto Fundacji Krwawy Sport. Jesteś to nie wiernym... są pieniądze, które ja muszę sobie wziąć dla siebie. Jesteś wiernym kibicem warszawskiej Legii. Jaki masz stosunek do innych polskich klubów piłkarskich? Jesteś zapatrzonym fanatykiem, który patrzy tylko na zgody, czy szanujesz każdy polski klub? No coś, szanuję każdy polski klub, szanuję sportowców generalnie, a wiadomo, że jestem fanatykiem warszawskiej Legii i już nie pojadę teraz do Poznania i powiem, o nie, Lech, Poznań wszędzie, szacun, mordeczki. Prawda jest taka, że ja znam wielu kibiców, takich, którzy wiesz, i trzymają trybuny i są bardzo blisko klimatów. Paradoksalnie właśnie najwięcej takich osób, z którymi mogę siąść na, wiesz, do wódki, napić się, pogadać o wszelakich tematach, mam z Poznania, ale mam tak w całej Polsce, więc szanuję poszczególne osoby i tyle. No, staram się być, kurde, takim ambasadorem trochę tego świata kibiców w mediach, aby mówić o tym otwarcie i też myślę, że tak jestem odbierany przez większość klubów w całej Polsce. Nie powiem, wiesz, że ten klub to jest taki, ten taki, ty tak, tak. Nie powiem tego po prostu, bo mi nie wypada jako osobie względnie publicznej i roli, którą sobie założyłem również jako propagowanie tego, aby chodzić na polskie stadiony i interesować się piłką nożną i nie uważać stadion za siedlisko zła. Czy spaliłeś kiedyś blanta solo? Pozdro z Fałkowa, Juras. Wiadomo. Siemanko, Juras. Dawno temu, to było tak dawno temu, że dobra, się dobra, się nie tłumacz. Siemanko, Juras. Wczoraj. Chciałbym spytać, czy miałeś w dzieciństwie starcia z bratem i z czego wynikło, że to ty poszedłeś w sporty walki, a nie on. Dzięki i pozdrawiam. Bo byłem większy i wygrywałem. To dlatego rodzice mieli wybór, żeby płacić się za rozwój jednego, to powiedzieli, że mój brat jest słaby i w ogóle jak wsparcie zrzucili go z czwartego piętra, a mnie wysłali na to. Na sporty walki. Pozdro gruby, jakby co. Siemano, Juras. Czym dla ciebie jest życie według kodeksu samurajów? Oddałbyś życie za swojego pana? Ja nie mam pana. Wiadomo, że Juras wywodzi się ze sportów kopanych, a więc moje pytanie jest, czy ktoś w WCA, jest ktoś w WCA, kto lepiej kopie od ciebie? Ciężko to powiedzieć, no bo musielibyśmy robić sparingi w taekwondo, tak? Że, albo w jakiejś innej dyscyplinie, żeby tylko kopane były, raczej takie sparingi się nie zdarzają i nie ma to największego sensu, więc ciężko mi oceniać, czy są zawodnicy, którzy lepiej kopią. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, że cały czas to ja jestem najlepszym kopaczem w WCA. Pytanie numer 317, ostatnie. Jak się rozciągać, żeby dojść do szpagatu możliwie jak najszybciej? Konsekwentnie. I to tylko i wyłącznie to. Konsekwencja, konsekwencja. No. Także co? Dziękuję ci bardzo. Trochę się zeszło. Mam nadzieję, że zaspokoiliśmy waszą ciekawość. Grubo. Powiem wam, grubiutko. Grubiutko. Ja też pewnie mam szczocha od psa w domu, w mieszkaniu na pewno. To właśnie ja też muszę jechać, jeżeli dziecko, dobra, wszystko się dzieje. Także słuchajcie, dziękuję bardzo za to, że mogłem być z wami w tej trybunie ludy. Mam nadzieję, że tak jak mówi Jaro,
coś tam zaspokoiliście swoją ciekawość. Jeżeli dalej uważacie mnie za głąba na siłę fajnego, że jest mnie za dużo wszędzie, że jestem klakierem KSW, że kupuję pojedynki, a może bardziej, że KSW kupuje mi pojedynki, że was szukałem, no to kurczę, bądźcie tak dalej w tej opozycji, no bo to właśnie generuje, że mamy o czym wtedy porozmawiać. Ukłony. Dzięki.